Właśnie obietnice. Najbardziej w tym kierunku działa profesor Marian Orion Jędrysek. On wielokrotnie jeszcze w czasie tej działalności przed wyborami publicznie żądał wręcz i zapowiadał, że po przejęciu przez PiS władzy będą prace nad tym, żeby do konstytucji wrócił zapis, że społeczeństwo jest właścicielem zasobów naturalnych. Zasoby naturalne są własnością narodu. I to ten zapis musi się pojawić w nowej konstytucji. Bardzo dziękuję za zabranie głosu. A teraz poprosiłabym pana posła Roberta Winnickiego, jeżeli byłby uprzejmy. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Szanowni Państwo, okoliczność, w której się tu spotykamy, nie jest niestety wesoła. Wymaga po raz kolejny obrony jedna z ważnych, z kluczowych gałęzi, jeden z ważnych, kluczowych gałęzi polskiej gospodarki. Górnictwo. I można powiedzieć, że to, co robimy, niestety nie jest niczym nowym po roku 89. Mój Boże, ile było takich manifestacji? Ile było takich, niestety, bardzo często nieskutecznych inicjatyw, czasami się udawało w niektórych przypadkach. Ile takich prywatyzacji, ile takich przejęć, ile grabieży majątku narodowego wypracowanego przez Polaków po roku 89. I w sytuacji, w której tego majątku narodowego naprawdę niewiele już zostało, trzeba to jasno dzisiaj i zdecydowanie powiedzieć, rząd PiS-u kontynuuje najgorsze tradycje wszystkich rządów III RP. Powiem Państwu szczerze, że kiedy oglądam niektóre programy, które są w telewizji publicznej, na przykład w wiadomościach widzę program o tym, jak rząd PiS-u uratował kopalnie i górnictwo, no to się pytam, no w jakiej ja rzeczywistości żyję? W jakiej żyję rzeczywistości? Bo przecież mijają 2 lata, jak składam właśnie konkretnie w sprawie Krupińskiego kolejne interpelacje. Składam kolejne interpelacje, dopytując, co, kto, jak, za ile. A minister odpowiada, oczywiście zasypując mnóstwem liczb eksperckich i tak dalej, ale odpowiada w kluczowych kwestiach, niestety nie mogę na to panu posłowi odpisać, ponieważ są to tajemnice przedsiębiorstwa. No i ta tajemnica wygląda tak, że dzisiaj strategiczne złoża sprzedaje się w obce ręce. W jakie ręce, to jest już jeszcze inny temat, tak? Bo tutaj sprawa jest też bardzo niejasna. Jaki jest cel, jaka jest intencja, kto za tym stoi. Ale szanowni państwo, na najbardziej zdrowy chłopski rozum nie może być tak, że ten sam zakład w jednych rękach nie może się utrzymać i nie może przynosić zysków, a w innych rękach te zyski przynosi. Przecież to jest konstatacja absurdalna. To jest po prostu na zdrowy rozum. Jest to absurdalne. Skoro tak się dzieje, to znaczy, że ten czy inny rząd, no chciałoby się powiedzieć, nie radzi sobie z zarządzaniem kopalniami. Ale czy tylko nie radzi? Proszę Państwa, jest oczywiste kontinuum kolejnych rządów po roku 89 dotyczących polskiego górnictwa. I ono się takimi falami przejawia. Każdy jeden rząd po kolei albo przejada zyski, które w danym momencie są z górnictwa, kompletnie jakby pasąc się na tym, albo z drugiej strony likwiduje kopalnie. Wtedy, kiedy jest nadwyżka, wtedy, kiedy można zainwestować, należy zainwestować duże pieniądze w modernizację, w nowe wydobycie, w nowe technologie, to wszystko jest przejadane przez kolejne ekipy, przez kolejne rządy, trwonione, również rozkradane. Trzeba to jasno powiedzieć. A potem, kiedy przychodzi gorszy moment, mówią nam, no niestety musimy zamknąć. No niestety musimy sprzedać. Sprzedać w obce ręce strategiczne zasoby. Strategiczne. W
bo węgiel, proszę Państwa, na ten temat oczywiście wiedzą więcej eksperci, węgiel dzisiaj to nie... roku, powiedział coś takiego, bo padło pytanie ze strony dziennikarzy, co będzie ze ścianami, które już są przygotowane do Fedrunku. Minister odpowiedział, o to niech się pan nie martwi. Jak...
roku powiedział coś takiego, bo padło pytanie ze strony dziennikarzy, co będzie ze ścianami, które już są przygotowane do Fedrunku. Minister odpowiedział, o to niech się pan nie martwi, jak spółka, kopalnia przejdzie do SRK, to te kopalnie zostaną wybrane przez jakiś tam podmiot, ale na zasadzie przetargu na wydobycie. Proszę państwa, ściany zostały zlikwidowane. W międzyczasie pojawiła się oferta Słupy 30, tak nieoficjalnie wiem, chcieli zapłacić za ten węgiel semi-soft $160 za tonę. Czyli ponieważ tam było węgla około 1 800 000 ton do wybrania na tych dwóch ścianach, przychodów byłoby około 800 milionów złotych z tego tytułu. Minister okłamał. Miało być wydobyte, nie wydobyto. Myśmy uświadamiali ministra, że jest tam ogromny pokład węgla koksowego, właśnie ten 405/1, że to podstawą planu biznesowego tej kopalni, to dyrektor Tytko przedstawił, powinno być skupienie się na wydobyciu na tym pokładzie 405/1. I proszę sobie wyobrazić, że ta firma Tamar właśnie ma w planach tylko i wyłącznie skoncentrowanie wydobycia na tej kopalni z tego pokładu. Bo to jest pewny zysk. Do tamtej pory wydobywano na Krupińskim węgiel z pokładów energetycznych o przeroście do 60% i rzeczywiście ta kopalnia wygenerowała na przestrzeni 10 lat straty około 10 miliarda złotych. Ale to sama kopalnia Halemba z kompanii węglowej w tym okresie miała straty 2 miliardy złotych. Dwa razy więcej. Kopalnia Halemba istnieje. I co tutaj można powiedzieć o tym aspekcie? Jeżeli się tłumaczy Polakom, że tą kopalnię trzeba zamknąć, bo była nieefektywna, ponieważ skoncentrowano się tylko i wyłącznie na wybieraniu węgla energetycznego z ogromnymi przerostami. Nikt nie sięgnął po te złoża węgla koksowego, gdzie pierwsze pokłady znajdowały się w odległości 650 metrów od szybu, a ten główny pokład 1560 się mówi. Wydobywano węgiel w odległości 7 km i minister powtarza jak mantrę, że węgiel koksowy leży w odległości 7 km od szybu. To jest nieprawda. On leży w odległości 1500 metrów. To są zupełnie inne koszty. To na pokrótce bym tyle powiedział, ale na zakończenie tej części to powiem tak, że ponieważ 2 kwietnia bardzo dużo było w telewizji wspomnień o świętym Janie Pawle II, o jego maksymach bardzo często cytowano paliwa bezdymnego dla indywidualnego odbiorcy w cenie 600 zł brutto za tonę. To w stosunku do dzisiejszych cen to jest przepaść, prawda? Paliwo bezdymne i to spowodowałoby, że niepotrzebne byłyby wymiany, kosztowne wymiany piecy. Tych, których posiadamy, na jakieś piątki, szóstka w tym sensie, że eco-design, inaczej się to nazywa, źle przetłumaczone, eco-projekt, dlatego, że program walki ze smogiem, który przyjęto tutaj 22, ogłoszono po decyzji Komisji Europejskiej, że grożą nam kary za to, że w poprzednich latach rządów Platformy PSL-u nie przestrzegano norm emisji. I chodzi o to, że opracowano program, który ma trwać 9 lat, bardzo długo, ma polegać na wymianie piecy, program przewiduje 70 miliardów złotych na wymianę piecy i 140 miliardów na termomodernizację, czyli łącznie ponad 210, choć ostatnio słyszałem 240 miliardów złotych. To ma trwać 9 lat. Proszę państwa, my posiadamy technologię między innymi sorbentową, którą też wtedy przedstawiałem w Sejmie. To jest gorszy wybór, przejściowy. I ona umożliwia, ja to opisuję w Kurierze Wnet, w artykule pod tytułem Jak pokonać smoka, tak? Smoga. I nasz program kosztowałby 10% programu rządowego, czyli 7 miliardów złotych, ale byłby to program trzycyklowy, czyli w pierwszym okresie 2 lat likwidujemy całkowicie smog w Polsce poprzez stosowanie w piecach pozaklasowych sorbent,
do paliwa stałego. Od trzeciego roku to już stopniowe przejście na wymianę paliwa, węgla jako paliwa na paliwo bezdymne i w ciągu następnych 5 lat poprzez budowę przy każdej kopalni instalacji do wytwarzania paliwa bezdymnego. To by trwało około 5 lat, a potem już od 8 roku to już science fiction, jak to niektórzy mówią, to jest opanowanie technologii procesowania, czyli zgazowania, jak to niektórzy potocznie mówią, zgazowania węgla w złoży. To jest nasz projekt. Projekt dla Polski, dla obywateli. Proszę sobie wyobrazić, jakie oszczędności. 10%, czyli 7 miliardów zamiast 70. Te pozostałe 63 miliardy złotych można wydać na programy zapobiegające depopulacji polskich miast. Ja niedawno w Rzeczpospolitej przeczytałem, było kilkanaście miast z całej Polski, gdzie na skutek wyjazdu młodych ludzi na zachód do 2030 roku populacja ma się pomniejszyć nawet i o 20 do 30%. To jest szokujące. Tam potrzeba sektorowych programów na inwestycje, na budowę nowych fabryk. Można te pieniądze właśnie znaleźć na przyjęciu rozsądnego ekonomicznie i technicznie programu. Tyle, dziękuję na razie. Marek Adamczyk, ekspert do spraw górnictwa. To znaczy tak, proszę Państwa, ta kwestia organizacyjna. Mamy tutaj kolejkę osób chętnych, które chciałyby zabrać swój głos. W związku z tym każde kolejne osoby bardzo proszę, żeby się do mnie zgłaszały. A ja teraz... Jestem Jan Kacki-Lisza, byłem posłem. Dobrze, dziękuję, że Pan był posłem, ale mam kolejkę osób i nie chciałabym tutaj tego zmieniać. Także teraz poproszę Pana Jana Krzanowskiego. Pan Jan Krzanowski, zapraszam. Szanowni Państwo, tradycyjnym pozdrowieniem, szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Powiem, że dzisiejsze spotkanie jest w pewnym sensie takim krzykiem rozpaczy ludzi o nastawieniu patriotycznym, którzy próbują w jakiś sposób wstrząsnąć tymi elitami władzy, które po prostu żyją własnym życiem i nie oglądają się na to, jakie będą konsekwencje dla życia narodu, dla gospodarki polskiej i tak dalej. Dlatego po prostu nasza grupa Forum Patriotów Polskich, które się zebrało właśnie w geście po prostu potrzeby działania na rzecz ratowania Polski, po prostu podejmuje tematy węzłowe, strategiczne. My się nie koncentrujemy na problemach drugo-trzeciorzędnych. Takich kilka tematów zostało wyłonionych. Pierwszy temat oczywiście to jest sprawa obrony polskich zasobów naturalnych przed wyprzedażą. Drugi temat, który jest przedmiotem szczególnego zainteresowania naszej grupy patriotów, to jest problem energetyki atomowej. Proszę Państwa, jest to jeden z wielkich problemów, które w tej chwili stworzyli kolejni ministrowie. Jest to problem po prostu strategiczny dla Polski i jeżeli rząd nie odejdzie od tego, grożą nam gigantyczne straty wszelkiego rodzaju, nie tylko gospodarcze, ale i ekologiczne, ale i po prostu systemowe. Więc dlatego nasze Forum Patriotów Polskich podjęło uchwałę i chcemy tę uchwałę wręczyć ministrowi Tchórzewskiemu, żeby on nie udawał, że nie wie. Proszę Państwa, uchwała jest udokumentowana opiniami ekspertów, najwybitniejszych specjalistów z zakresu energetyki atomowej. Więc nie jest to wynik, wymysł jakiejś grupy oszołomów. Więc dlatego po tym spotkaniu będziemy chcieli wręczyć po prostu to pismo, żeby pan minister był zapoznany z tym, co sądzą o tych sprawach elektrowni atomowej eksperci, profesorowie i tak dalej. I co my sądzimy jako Grupa Patriotów Polskich. Ja pozwolę sobie kilka fragmentów z tego pisma odczytać,
ale nie będę, bo to jest dość obszerny materiał, to bym Państwo by się zanudzili. Natomiast odczytam kilka fragmentów takich bardzo istotnych, które mogą Państwa zainteresować. Więc zebrani na dnia 17 marca 2018 roku w Krakowie uczestnicy Forum Patriotów Polskich zwracają się do sprawujących władzę w Polsce o podjęcie natychmiastowych działań celem niedopuszczenia do budowy zaplanowanych elektrowni jądrowych. Sprawa jest od wielu lat przedmiotem publicznych debat. Wypowiedzieli się naukowcy, specjaliści od energetyki, m.in. profesor Mirosław Dakowski, profesor Włodzimierz Bojarski, społecznicy, ekolodzy, przyrodnicy, ekonomiści, finansiści, wyrażając krytyczne, negatywne opinie w sprawie lansowanego przez kolejne rządy w Warszawie projektu budowy elektrowni atomowych. Przedstawiona argumentacja przeciw budowie elektrowni jądrowych jest tak druzgocąca, że żaden uczciwy i odpowiedzialny, logicznie myślący Polak nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości co do zasadności tych argumentów. Do władzy doszli jednak ludzie, którzy wbrew wszelkim prawdziwym, uczciwym racjom forsują te godzące w polski interes narodowy projekty. Wyraźnie widać działanie wpływowych zagranicznych i światowych organizacji finansowych, gospodarczych, sterujących decyzjami warszawskich władz. Proszę Państwa, ja na tym może ograniczę. Jest to z mojej strony próba zasygnalizowania tego tematu, żeby Państwoście mieli świadomość, że sprawa budowy elektrowni atomowych w Polsce jest przestępstwem gospodarczym najwyższego rzędu. I po prostu, i to trzeba mieć świadomość. To nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek racjonalnością i odpowiedzialnością. Ja tyle, dziękuję. Zaraz będzie złożony specjalny apel, specjalny manifest do ministra Tchórzewskiego. Zaraz, o, pan Olszański jest i zaraz przechodzimy tu bezpośrednio do państwa, którzy są za nami. Szanowni państwo, powiem tak, w 1989 roku, jak pracował tak zwany okrągły stół, w podstoliku górniczym zasiedli gangsterzy. Gangsterzy, którzy pilnowali tylko jednej rzeczy. Byli ludzie przy okrągłym stole, którym zależało, żeby litosfera polska, czyli wszystko, co mamy, łącznie z wodą, wszystkie kopaliny, należały do narodu polskiego. Zapamiętajcie Państwo, co mówię, do narodu polskiego. I przy tym stoliku zebrali się ludzie światli i bezwzględni i zapisali, że cała litosfera polska należy do państwa polskiego, nie do narodu. Czy czujecie po tych kilkudziesięciu latach od tego 89 roku tę subtelną różnicę? Bo państwo nie musi należeć do narodu. Mówi to wam nacjonalista. Nie ma gorszego nacjonalisty w tym miejscu Warszawy. Zaraz wam powiem, bo państwo jest takie, jaki jest rząd. I wiecie, kto był w tym podstoliku górniczym? Człowiek o nazwisku Jarosław Józef Szczepański. Wiecie, kto to? Wybitny specjalista od górnictwa, człowiek po Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, który potem został pierwszym prezesem loży Bnajbrit w Polsce, którą to lożę ściągnął do Polski Lech Kaczyński, człowiek, który podpisał traktat lizboński. Macie wątpliwości? I wszystko, co się dzieje się de jure. De jure. Próżne nasze skamlania i biadolenia mogą zabrać wszystko. Złoto, węgiel, siarkę, wszystko, bo prawo jest po ich stronie. Wiecie, co by się musiało stać? Gdyby pan poseł Winnicki
został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i scalił wokół siebie ruch narodowy i ideę narodową i wszystkich nacjonalistów. Rozwiązał Sejm i doprowadził do zmiany w Konstytucji zapisu. Uważajcie Państwo, że litosfera, wszystkie złoża naturalne, które są pod ziemią w Polsce, należą do narodu polskiego, to żaden Tchórzewski, żaden Szczepański, żadna inna kanalia nie miałaby prawa nic sprzedać, bo oni mają prawo wszystko sprzedać, bo prawo jest po ich stronie, ludzie. My tu możemy jeszcze biadolić, podawać tragiczne liczby, chore sytuacje. Nie szkodzi, oni są na prawie. Oni są na prawie, oni się nie liczą ze stratami, bo straty zapłacimy my, ludzie. My zapłacimy straty. Macie jakieś wątpliwości? Tak jest, bo nas ma być 15 milionów. Przeciwnik, wróg, tak go nazywam, wróg ma dużo czasu. Dużo czasu. Od 89 roku jesteśmy w paśmie klęsk. Bo chyba nikt nie uważa, że sukces jest 40 rodzajów serków w sklepie. Toczy się walka o naszą przyszłość. Polski interes narodowy. Nie dajcie sobie wmawiać polskiej racji stanu. Żaden polityk PiSu, PO, Nowoczesny, czy jakieś tam inne jeszcze szambiarskie instytucje, nigdy nie powie polski interes narodowy. Powie polska racja stanu. A może polińska racja stanu. A może judeopolińska racja stanu. I zobaczcie Państwo, jeden poseł Winnicki zabrał głos w temacie, gdzie wszyscy podkulili ogony pod siebie i siedzieli cicho. I zauważcie, my tu się spotkaliśmy, w telewizji nam mielą o tym, że czy Jaruzelskiego pośmiertnie zdegradować, czy nie zdegradować, a Sejm dzisiaj w podkomisjach się zebrał i będzie podejmowana uchwała, że Polska będzie rozwiązywać umowy jednostronne ze wszystkimi państwami, które dotyczyły bezpieczeństwa inwestycji. Sami siebie rozwiązujemy. Sami z Węgrami, z Czechami, ze Słowakami, z Litwą rozwiązujemy. Wiecie dlaczego? Bo Komisja Unii Europejskiej mówi, że te umowy są niewygodne dla Unii Europejskiej. To robi PiS. Po cichutku, cichosza, pełzająco, to jest gad. Gad, który ma mordę wypełnioną patriotyzmem i nas hipnotyzuje. I tylko jeden poseł Winnicki potrafi na trybunie sejmowej powiedzieć prawdę. Ja znam wielu ludzi z PiSu. Stałem się dla nich najgorszą kanalią i najgorszym wrogiem. Wiecie dlaczego? Bo jestem jak pryszcz na dupie dla nich. Bo co innego przez lata ze sobą rozmawialiśmy, a oni co innego robią. Przykład, proszę bardzo. Ustawa prawo geologiczne. Wiecie, co to jest? To jest knockout. Jeśli firma amerykańska wydobywcza postanowi wydobywać coś, wchodzi na wasz teren, a wy zjawiacie się na tym terenie i mówicie, to moje. Facet szewronu mówi, a pasza won, ja mam ustawę. 1 stycznia 2012 roku weszła ustawa, nowe prawo geologiczne, którą podpisali wszyscy posłowie PiSu i święty Jarosław Kaczyński też, że właściciel gruntu, uważajcie Polacy, traci prawo do swojej własności na rzecz koncernu wydobywczego. Czy wy to słyszycie? Jeszcze się krew nie polała, bo jeszcze się krew nie polała, ale ja jestem śmierdzącym leniem. Głównie interesowało mnie, nie będę tu przeklinał, bo są kobiety, ale to, co kiedyś powiedział Wysocki, żeby się z biedy wygrzebać, trzeba i do Rymu. Ale jak zobaczyłem wieś Żurawlów, jak to daleko od górnictwa, a jak blisko, 140 ludzi wyszło na pola, żeby nie dopuścić koncernu Chevron do wydobywania gazu łupkowego. Następny szwindel, bo my mamy inwestować w gaz łupkowy, a zamordować nasze górnictwo. I te 160 wieśniaków wyszło na pola
I 411 dni i nocy z tych pól nie zeszło. I wiecie co? Nikt się, kurwa, za nimi nie ujął! Nikt! Nikt się nie ujął za tymi ludźmi. Wiecie dlaczego? Bo to chamy ze wsi! A tam jaśnie oświecony koncern amerykański. A wiecie jaki? Taki, że w Kongo, jak zobaczą faceta z tej firmy, chodzi o Chevron, to zabijają na miejscu. Szanowni Państwo, ludzie z Żurawlowa 411 dni i nocy manifestowali na swoich polach. Od Radia Maryja po Superstację nikt nie chciał o nich mówić. Krupiński, piękna rzecz, górnicy mają siłę i chwała Bogu, że są jeszcze górnicy. Chwała Bogu, bo to jest ostatnia grupa, która jeszcze może pięść zwinąć i walić tą pięścią po tych zdradzieckich mordach. Ale jest sprawa przegrana, bo prawo jest po stronie naszego rządu, który nie jest naszym rządem. Bo jest zapisane, że węgiel należy do państwa. Nic nie zrobimy, dopóki nie zmienimy tego zapisu. Woda należy do państwa. Gdzie jest zapis, że woda to nie jest towar, to nie jest gra kapitałowa, to nie jest element giełdowy. Woda powinna być naszą własnością narodową i mamy do niej prawo niezbywalne mieć. Nie ma tego zapisu. Za chwilę będą handlować naszą wodą. Już handlują, słyszę. Wodociągi to pół biedy, bo wodociągi można zlikwidować, wybudować. Woda, proszę Państwa, tracimy prawo do wody. Kto straci prawo? Po nas. I bardzo pięknie, ja pięknie dziękuję panom górnikom, ale powiem tak, panowie, jestem chyba od was starszy, za grzeczniśmy wszyscy jesteśmy. I chciałem, uważajcie co powiem, narażę się wam wszystkim. Mnie się nie podoba zdanie Jana Pawła II o Westerplatte. A wiecie dlaczego? Bo się kurna poddaliśmy w końcu. I przegraliśmy. Uzmysłówmy to sobie, Polacy. Przegraliśmy! Przegraliśmy! I tylko z tej pozycji, że przegraliśmy, możemy się podnieść do góry. Ja proponuję zostawić Westerplatte, ukłonić się tym dzielnym ludziom. Choć im, 30-krotna przewaga, wyrżnęliśmy do nogi. Choć im, niech kopalnia Krupiński będzie naszym chocimiem. A dlaczego nie? Co to? Tchórzewski do dymisji. On ma to, wiecie, gdzie to ma? Włos mu z głowy nie spadnie, dożyje swojej starości w ciepłym swoim wygodnym łóżku. Polski interes narodowy. W 92 roku mój kolega, kiedy wracałem do Polski, mówił: ty idioto, ty durniu, ty głąbie. Ja to pamiętam, jak do niego dzwonię, on mówi: jak się masz, idioto? Boli? Boli. Boli. Zostawia się nam ołtarzyki, manifestacje polityczne, a prawo jest po ich stronie. Według prawa sprzedali Krupińskiego? Nic im nie zrobimy. Według prawa sprzedadzą wszystkie kopalnie. Wszystkie. I przyjedzie obcy i będzie ten węgiel fedrował. Nami będzie fedrował ten węgiel. I podniesie pensję o 10% i będziemy zadowoleni. Co to, nie stać nas? Przypominam, 89 rok, tam złapaliśmy kiłę. I tu pięknie powiedział pan Winnicki: dorobek PRL-u, mnie nazywają PRL-owską kanalią, nazywają mnie alowskim agentem, putinowskim bydlakiem, bo co? Bo widziałem, jak to wszystko w ruinę szło i się na to nie zgadzam? Norwegowie mają zapisane: złoża naturalne Norwegii należą do narodu! Do narodu! Naród to nie jest pojęcie abstrakcyjne. Naród istnieje. Naród istnieje. To my, szanowni państwo, my! Ja jestem stary chłop. Nabawiłem się w życiu, najadłem się dobrych rzeczy, ale patrzę na twarze gówniarzy, naszych szczeniaków i płakać mi się chce. Płakać mi się chce, żeby nam nie wymyślili jakiejś siupryzy dla nich, bo mama ma, przypominam, ciągle zapominamy o tym,
Polaków ma być 15 milionów. 15 w klubie rzymskim ustalono. Nie wierzycie? Ile wyjechało młodych Polaków? Jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej i to naszą akcesję popierał PiS. Pamiętam billboardy. Polska w Unii Europejskiej. Jan Paweł II też popierał. Niestety tak. Jemu można wybaczyć, bo był świątobliwością, nie był politykiem. I co, proszę państwa? Powiedziano, macie 12 milionów ludzi poniżej 20 roku życia. Dajcie nam 6! Dajcie nam 6! I Miller się zapytał, jak to zrobić? Dokręcić korbę ekonomiczną. Sami będą wyskakiwać. I tak też się stało. Ale były wybory, trzeba było odkręcać korbę, no bo by przegrali. Przestanę ględzić, powiem wam. Naród, nacjonalizm, tym się kierować. Tu pani się mnie spytała, na kogo głosować. Na nikogo, oprócz posła Winnickiego, którzy są w Sejmie. Na nikogo. Na nikogo. Na nowych ludzi, nawet niewykształconych, którzy się może nawet nie potrafią wypowiedzieć. Ale na naród. I powiem wam, wolę zapitą polską mordę spod budki z piwem, niż eleganckiego, jaśnie oświeconego faceta, który mówi piękną polszczyzną i mówi: wybaczcie, kochani rodacy, ale prawo jest takie, musimy Krupińskiego zatopić. Ludzie, na moich oczach widziałem, jak grzebano zagłębie wałbrzyskie, jak grzebano kopalnie, gdzie jest pierwszej klasy węgiel koksujący. Wy to wszystko wiecie, bo jesteście specjalistami, panowie górnicy. Wiecie dlaczego? Powiem wam, bo ktoś mówi, dlaczego oni robią takie łajno z tej gospodarki? Bo mają nas rozbić. Górnicy to jest ostatni element klasy robotniczej, nie bójmy się tego słowa. Bo nam próbowano obrzydzić, że klasa robotnicza nie jest elegancka. Ja nie jestem komunistą, nie jestem lewicowcem, ale nie jestem też prawicowcem. Jestem nacjonalistą. Czujecie tę subtelność? Jestem elastyczny. Elastyczny. Jak mi powiedział jeden prawicowiec, jak powiedziałem, że w polskich szkołach dzieci powinny dostawać wszystkie obiad, bo to są nasze dzieci, to on wstał i mówi, komuch jesteś? Bo co? Naszym dajemy, ze swojego. Ja jestem emocjonalny człowiek i tak szczyty, jedno przekleństwo na razie, bo przekleństwo ratują serca, szanowni państwo. Przekleństwo, tak są skonstruowane. R, w, to są głoski, które powodują wibracje. Doktor Czerniak może potwierdzić, bo jest praktykującym lekarzem. Dlatego przeklinamy, bo jesteśmy sfrustrowani i się ratujemy. Wszyscy przeklinali. Piłsudski przeklinał, panie Słomka, prawda? Bali się, jak słówkiem walnął, to im gacie spadały. Polacy, będziemy się tak spotykać, biadolić. Trzeba w tych wyborach, te wybory najbliższe samorządowe są naszym powstaniem. Mieliśmy tylko dwa wygrane powstania w historii. Dwa wielkopolskie, 1806, 1918. Same klęski. Ale to najbliższe, te najbliższe wybory powinny być wyborami, gdzie szeroko pojęta ruch narodowy, nie jako ta organizacja, tylko stan umysłu powinien wygrać. Apeluję, od dołu tworzyć komitety, rozbijać te struktury. Uwierzcie mi, jest w Polsce gmina. 18 lat odbijali tę gminę, gdzie nie ma ani jednej partii politycznej. Nie ma PSL-u. Mimo, że jest Ochotnicza Straż Pożarna, nie ma PiS-u, nie ma PO, nie ma Nowoczesnej, nie daj Boże, KOD-u czy czegoś. Wiecie, kto rządzi? Sami swoi rządzą. 18 lat odbijali tę gminę i teraz, jak przychodzi do niego, to na Dolnym Śląsku jest ta gmina, przychodzi do niego cwaniak z województwa, on ustawia kamerę, sekretarkę i przewodniczącego Rady Gminy. Mówi, słucham pana. On mówi, chciałbym z panem wójtem woko w oko. A on mówi, ja prywatnie nie istnieję, szanowny kolego. Co pan mi chce proponować? Układ seksualny? Szanowni państwo, jesteśmy wykorzystywani na wszystkich możliwych, od wody począwszy.
od wody począwszy, rzuca nam się tematy, które są tematami zastępczymi. Czy Jaruzelski będzie zdegradowany, czy nie? Włączam radio od rana do nocy. A co w takim razie z generałem Krukowieckim z 1830 roku? Toż to zdrajca. Też należy zdegradować. Jakbyśmy tak pogrzebali, to do Łokietka byśmy doszli. Może tytuły królewskie odbierajmy. A tutaj szuru-buru. Bardzo dobrze, że powiedział kolega, jak pan Tchórzewski, kłamią w Radio Wnet, słyszałem, kłamią w żywe oczy, żeby nas uspokoić. Wybory. I jak macie wątpliwości, programy polityczne, olewajcie programy polityczne. Albo jest Polakiem, narodowcem, albo nie jest. Jak nie jest, to won z Polski, won! Nie będę przeklinał. Won z Polski! Nie podoba ci się? To won. Jest tu między nami kolega Nabil. Nie jest Polakiem kolega Nabil. Stał się Polakiem. W Nowej Zelandii Maorysi z białymi ludźmi tłukli się, mordowali się, aż w końcu biały człowiek zreflektował się, że musi być naród. I powstał naród nowozelandzki. Aż trudno uwierzyć. Wiecie, jak się to objawia? Że biały człowiek przejął zwyczaje Maorysów. Jest tam taki zwyczaj, nazywa się haka, gdzie biali ludzie, to śmiesznie wygląda, wykonują ruchy Maorysów. Wywalają język, krzyczą, demonstrują swój naród. Nas się zakneblowało źle pojętym chrześcijaństwem i źle pojętym miłosierdziem. To znaczy takim miłosierdziem, że my mamy wybaczać, a oni będą dalej robić swoje na okrągło. I nadstawiać drugi policzek. Policzek to już dawno nadstawiliśmy, teraz nadstawiamy 4 litery do kopania. Wybaczcie mi, ja nigdy nie będę elegancki, nigdy nie będę grzeczny. Już za późno na wychowanie mnie. Przyszedłem tutaj nie, żeby sobie robić popularkę. Przyszedłem, żeby namówić pana posła Winnickiego, który już poszedł. Który wykazał tyle odwagi, bo wierzcie mi, tam w Sejmie stanąć naprzeciwko tych cynicznych drani, to trzeba mieć naprawdę odwagę. Będą wybory prezydenckie. Wybierzmy człowieka spoza wszelkich układów, który się nie będzie za sobą ciągnął kilwatru przyjaciół z dawnych czasów. I poprzyjmy go. Zobaczcie, na przykładzie tego miasta, którego nienawidzę. Nienawidzę tego miasta. Za karę tu mieszkam. Bóg mnie tu zesłał za karę w 83 roku. Pani Gronkiewicz-Waltz, wróg PiSu, tak? Tak. Tak. I co? 50 paragrafów jest, powiedział to pan Jan Śpiewak, z których to paragrafów można panią Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska odwołać i komisarycznego prezydenta Warszawy mianować. I co PiS robi? Nic. A znacie takie powiedzenie ludowe, że ktoś komuś łba nie urwie do Rymu? Przypominam. Pan Lech Kaczyński, kiedy startował na prezydenta Warszawy, pamiętam ten moment, byłem zaangażowany jako pajac, siedziałem na koniu i rozdawałem ulotki na innego kandydata. I podszedł do mnie człowiek i mówi, źle pan wybrał, panie kowboj, na Kaczyńskiego należy. Ja mówię, tak, a dlaczego? Bo teraz będzie prezydentem Warszawy, a potem będzie prezydentem Polski. Ja mówię, to pan dużo wie. On mówi, a to nagroda za wstrzymanie ekshumacji w Jedwabnem. Już wiedzieli. I co robi pan Kaczyński? Podpisuje traktat lizboński. I szanowni rodacy, dzisiaj komisje obradują, żeby dopełnić ten traktat lizboński. Wypowiadamy umowę Węgrom, a Węgry nie chcą wypowiadać umowy. Wypowiadamy umowę Anglii. Anglia nie chce. Irlandii Północnej. Irlandia nie chce. A Niemcy chcą. Wypowiadamy umowę o ochronie inwestycji. Tracimy jeszcze jeden bardzo ważny, suwerenny element swój gospodarczy. Na niwie gospodarczej. PiS cichuteńko to robi. Cichuteńko, cichosza. Ale żegnać to się potrafią na wszystkie kierunki.
jak słyszę w ich ustach Jezus Chrystus, to mi się żygać chce. Wybaczcie emocjonalność, ale żarty się kończą. Panowie policjanci, z którymi się spotykamy na różnych imprezach, ja ich podziwiam za spokój i silne nerwy, bo to są tacy sami ludzie jak my. Ile razy muszą występować wbrew swojemu sumieniu. Ale powiem wam, w Żurawlowie, kiedy padł rozkaz pacyfikować rolników, przypominam, 411 dni i nocy nie zeszli swych pól. Lato, jesień, zima, wiosna, lato. Policja powiedziała, nie pacyfikujemy. Odwalcie się od nas, nie wykonamy tego rozkazu. Ludzie! To jest piękny moment. To jest piękny moment. I ja nie zapomnę. Mam to w głowie i będę pamiętał. Po wszystkich posłach chodziłem ze wszystkich partii politycznych. Prosiłem, ludzie, bądźcie merkantylni, bądźcie cyniczni, idźcie się tam, fotografujcie z tym, bo zwycięstwo się przechylało. Szewron tych rolników podał do sądu o wielomilionowe odszkodowania w dolarach. Nie wystraszyli się w Rubieszowie. Was też będą podawać. Zaraz wymyśli minister energii, cokolwiek to znaczy, że działacie na szkodę państwa. A co to za problem? Żaden. I będziemy. I pójdzie młyn prawny, będzie bardzo dobrze. Ale kto to wytrzyma? Macie żony? To wiem, co wam mówią. Ja też mam. Po co ja to mówię? Po co ja to mówię? Nie chcę przeklinać, bo to jakiś paragraf jest, ale żebyśmy się wzburzyli wewnętrznie, ludzie. Wzburzyli wewnętrznie. Nie możemy lać po mordach, iść, palić, gwałcić, kraść, nie możemy, ale wybory będą samorządowe. I możemy im pokazać, oni są tylko w stanie troszeczkę te wybory zmanipulować. Troszeczkę. Troszeczkę. I nie musimy być zjednoczeni. Uważajcie na taką pułapkę. Zjednoczcie się od góry. O, takiego. Na to przyjdzie czas potem. Od dołu, watachy kamratów od dołu jest wiocha. Wszystko wiedzą. Zbierają się, bierzemy władzę w gminie. Tak trzeba działać. Warszawa to jest bardzo trudny okręg wyborczy, bo tu nie ma Polaków. Mało jest. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze wam na koniec powiem. Wiecie, co obnażyło, ilu jest idiotów na świecie, w Polsce idiotów i kretynek? Jak zaczęli walczyć z dwutlenkiem węgla. Jak idiota z Placu Zbawiciela albo z Żurawiej, elegancki, w butach za 5000 zł do telewizji udziela wywiadu, że trzeba zlikwidować dwutlenek węgla. Ja się pytam studentów na uniwersytecie, nie będę wymieniał nazwy, czy dwutlenek węgla jest potrzebny do życia? I wstaje student trzeciego roku i mówi, nie, bo nas zabija. A ja mówię, synku, a ty o fotosyntezie słyszałeś? On mówi, tak, ale to było dawno. Idiota! Następny kretyn. Zlikwidować polski węgiel, bo węgiel nas zabija. Smoka robi. Jakiego smoka? Smoka to ty ciągniesz lachociągu. Smoga! Węgiel jest szkodliwy. Ale zobaczcie, nie dla tego angielskiego dupka, który przejmie te kopalnie. Dla niego nie jest szkodliwy. A ja słyszałem, i to bardzo przyjemna informacja, że tam pokłady złota mogą być w kopalni Krupińskiej. A wiecie, do kogo należy całe złoto świata? Zaraz wam powiem. Jest taka postać Chuck Norris. I mówi się na pytanie, ile Chuck Norris zrobi pompek? Chuck Norris zrobi wszystkie pompki. I teraz pytanie, do kogo należy złoto świata? Do Żydów. A dlaczego? No, tak powiedzieli. Ale powiedzieli i zrobili. I zamykam koło mojego wystąpienia. Odsyłam was. 89 rok. Stolik górniczy. Walczyli jak lwy, żeby było zapisane. Litosfera należy do państwa. Piasek należy do państwa. Spróbuj sobie, człowieku, na swojej działce wykopać piasek do murowania. Popełniasz przestępstwo. I o to chodzi. I o to chodzi. Będą wybory. Nie dajcie, ja was błagam. Tutaj państwa i ci, co tam oglądacie.
Świetnie w Realu, panie Marcinie. Błagam was, nie popełnijcie tego samego. Nie złapcie syfa drugi raz, świadomie. Nie dajcie się nabrać na tę prostytutkę, która się umaluje i powie, teraz tak ci zrobię, jak ci jeszcze nigdy nie zrobiłam. Tak, za darmo ci zrobię, zapłacisz potem. Nie dajcie się nabrać. Nie dajcie się nabrać na tanie ladacznice z syfem. Nie będę wymieniał tych nazw. Nie dajcie się nabrać. Nowi ludzie, niewykształceni, nie umiejący dobrze mówić po polsku, nie bójcie się. Od dołu. Ktoś był na posiedzeniu jakiejkolwiek rady gminy. Ręka do góry. Mało nas do pieczenia chleba. To namawiam, idźcie na radę gminy, zobaczcie, tam są normalni ludzie. W Sejmie jeszcze gorzej. Wiecie dlaczego? Bo stopień korupcji jest większy. Wybory samorządowe. Pierwsza transzeja okopów. Wypowiedzmy nieposłuszeństwo obywatelskie zgodnie z prawem. Chyba że PiS zlikwiduje wybory. Zrobi stan wojenny. A dlaczego nie? Jakbym był pisiorem, to bym tak zrobił. Wymyśliłbym coś. O, Putina bym wymyślił. Że widziano Putina w okolicach Łodzi. Jego przewodnikiem był rusofil Poręba. No to jak jest Putin, sam jeden Putin, no jeszcze z jakąś młodą kobietą, w krzakach go widziano, no to stan wojenny, nie ma wyborów. Nie śmiejcie się. Tak może być. A co to za problem? Wymyślić możemy każde idiotstwo. Nie będzie wyborów, odetchniemy z ulgą. Zagrillujemy. I pamiętajcie, z tym was chciałem zostawić. Nie żadna polska racja stanu, tylko polski interes narodowy, żeby wnuki pana górnika i jego prawnuki mogły tę kasę z tego odgazowanego czy wykopowanego węgla ciągnąć, żeby rodzice nie musieli wydzwaniać do Radia Maryja. Ojcze dyrektorze, mam 3 córki, jedna w Nowej Zelandii, a 2 w Australii. Już ich 3 lata nie widziałam. 15 milionów ma nas być. Wszystkimi możliwymi sposobami. Powiem tak, ja wiem, są tutaj koledzy, którzy nie uznają tego hasła, ale panowie, przyjdzie pora na to, że skierujemy wyloty LUV w tym samym kierunku. Czołem wielkiej narodowej Polsce. Żadna inna nas nie interesuje. Błagam was o to. Żadna inna. Obce narody bardzo chętnie jako goście, ale prawa tylko dla Polaków. W Danii Duńczyk może kupić ziemię, jak jest obywatelem duńskim. A obywatelem duńskim się jest, jak się urodzi obywatelem duńskim, albo jak się mieszka 10 lat legalnie. Czołem. Wojciech Olszański, bardzo emocjonalne przemówienie. Z tego co widziałem, jest także poseł Wilk z Wolności. Z tego co widziałem, zaraz poseł Wilk powinien także podejść. Teraz Adam Słomka i zaraz będziemy przechodzili do dalszego nagrania. Taka tendencja jest do schodzenia na prawo najwyraźniej. Dobrze, dobra tendencja. Tak, ale... Pan Adam Słomka teraz. Może drogi operatorze, pokaż jeszcze tutaj... Ile osób jest? Jest 50 parę osób i pan Adam Słomka teraz. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Proszę państwa, 115 osób. Jesteśmy na początku tej drogi, bitwy. No, nie tylko przecież o kopalnię Krupiński, o wielkie sprawy polskie. I żeby wygrać, to trzeba współpracować w wielu środowiskach tych patriotycznych, które chcą ze sobą współpracować i myślę, że trzeba szukać przyzwoitych ludzi w innych grupach. Są dwie drogi. Jedna droga mówi, że wszystko jest przegrane, jest wielki spisek żydomasoński i nie mamy żadnych szans. A druga droga jest taka, że wiele bitew za nami, przegranych, wygranych, różnych bitew, ale jednak mamy w tej chwili niepodległość. Wybiliśmy się z okupacji niemieckiej, rosyjskiej
i w tej chwili wszystko w naszych rękach. To są różne koncepcje. Ja jestem zwolennikiem takiej oto drogi, że jest podmiotowość naszego narodu. Jeżeli tylko trafimy do świadomości społecznej, to wygramy. Jeżeli mamy wygrać, to mniej oszołomstwa, mniej bajek, a więcej odwoływania się do tego, co się dało zrobić. Ja prowadzę działalność od 1979 roku. Myśmy wielokrotnie w sytuacji, która się wydawała dramatyczna i beznadziejna, a jednak udawało się zmobilizować świadomość społeczną, wolę walki w narodzie i wygrywać. Myślę, że nie tylko były dwa wygrane powstania, przypominam, że też były wygrane powstania śląskie i drugie i trzecie, jak również w roku 1988 kolejne powstanie śląskie, właśnie kopalnie Rybnickiego Okręgu Węglowego, jak również kopalnie na Śląsku, kopalnie Andaluzja, zrobiły strajk i to one przecież obaliły system komunistyczny, nie Gorbaczow, tylko górnicy w Polsce. One złamały układ cały władzy Jaruzelskiego. Także mamy się do czego odwoływać. Ja organizowałem te strajki w 1988 roku i ze świętej pamięci Kazimierzem Świtoniem. Wszyscy się wtedy śmiali, że nic się nie da, że wszystko jest przegrane. I przypominam, że zaledwie 10 kopalń stanęło, nie udało się ich spacyfikować, już władza nie była w stanie strzelać do ludzi. I dzisiaj też jest taka sytuacja. Władza, moim zdaniem, musi się liczyć z obywatelami, jeżeli się zorganizują. Jeżeli się lepiej zorganizujemy, to wygramy. Ja mogę powiedzieć tutaj, bo widzę, że są głównie koledzy z Ruchu Narodowego, bardzo się cieszę, że są. Mogę powiedzieć w imieniu środowiska Piłsudczykowskiego Niepodległościowego, że jesteśmy otwarci na współpracę, tylko trzeba sięgać szerzej i trzeba zrobić wszystko, żebyśmy wygrali, a nie chodzi o to, żebyśmy wszystkich poobrażali. Także jak będziemy razem, to na pewno sprawę polską wygramy. Dziękuję Państwu. Nie jestem organizatorem, ale oddaję. Bardzo. Przypomnę, szanowni, tutaj pan Adam Słomka wymienił Kazimierza Świtonia, świętej pamięci pan Kazimierz Świtoń. Był to pierwszy poseł w 92, który jako pierwszy w Sejmie powiedział o Lechu Wałęsie jako TW Bolku. Teraz poseł Wilk. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i gratuluję, że Państwo tutaj przybyli. To jest przejaw tego, że wszyscy pewnie myślimy w podobny sposób. Może nie identyczny, ale w podobny. Szanowni Państwo, zawsze powtarzam, jeśli chodzi o gospodarkę, że to, co powinniśmy wiedzieć, pamiętać, to, co jest najważniejsze, to, że bogactwo nie bierze się z zasiłków i dotacji, tylko z pracy i produkcji. Ale tego nie trzeba powtarzać w Polsce. Akurat Polacy uczynili ze swojej pracowitości, przedsiębiorczości swój największy kapitał. Bo w sytuacji, kiedy nie mamy takiego kapitału jak zagranica, w sytuacji, kiedy ten postęp techniczny często nam uciekł z różnych powodów niezależnych od nas, to naszym największym kapitałem są ludzie. Ludzie pracowici, ludzie przedsiębiorczy, ludzie uparci i ci, którzy potrafią brnąć do celu. I potrafią to robić świetnie pod warunkiem, że się im nie przeszkadza. Ja też zawsze powtarzam, że najważniejszą rolą rządu jest to, żeby niekoniecznie pomagać, ale żeby przede wszystkim w pierwszej kolejności nie przeszkadzać. I myślę, że właśnie po to tutaj jesteśmy, żeby ten nasz rząd skłonić do tego, żeby przede wszystkim nie przeszkadzał. Skoro mamy przedsiębiorczych ludzi, którzy wiedzą, jak prowadzić ten biznes w postaci kopalni, nasz rodzimy kapitał, który chce się zająć tą kopalnią, który chce zatrudniać tam Polaków, który wie, jak to się robi, to dlaczego mu przeszkadzać? Zauważcie Państwo, że polityka tego rządu idzie niestety w odwrotnym kierunku. Dopłaca się obcemu kapitałowi do tego, żeby po to, żeby to Polski przyjeżdżał. Płaci się ciężkie miliony dolarów po to, żeby obcy przedsiębiorcy, obcy kapitał był łaskaw u nas zacząć działalność. Więc postawmy sobie proste pytanie. Jeżeli im się nie opłaca bez tych dotacji, no to opłaca się im czy nie? A jeżeli muszą mieć te dotacje, no to co to za biznes? To nie są pieniądze, które biorą się z sufitu. Te 20 milionów dolarów, które ma dostać JP Morgan od pana Morawieckiego na to, żeby łaskawie był kolejnym bankiem w Polsce, to nie są pieniądze, które spadną z sufitu. To są pieniądze pani, pana, wszystkich, którzy się zrzucają na to w podatkach.
Więc to jest jedna patologia, która drąży, która niestety gnębi polski rząd, jeśli chodzi o myślenie o gospodarce. To preferowanie obcego kapitału za wszelką cenę. A przecież już dawno wielki ekonomista, laureat Nagrody Nobla Milton Friedman powiedział: wy nie musicie stwarzać warunków lepszych dla kapitału obcego. Stwórzcie dobre warunki dla własnego, a obcy przyjdzie sam. I o to nam wszystkim chodzi. Polacy nie boją się konkurencji. Polacy nie boją się konkurować z innymi, jeśli chodzi o pracę, przedsiębiorczość, wytrwałość. Świetnie sobie z tym poradzą. Wystarczy im nie przeszkadzać i wystarczy nie dawać preferencji tym obcym. Ale jest jeszcze trzeci problem, dlatego patrzę z zainteresowaniem tutaj na ten plakat. To jest niestety działalność tego nowego Związku Sowieckiego, czyli Unii Europejskiej, która z powodów ideologicznych wymyśla sobie, którą tutaj branżę na przykład zaatakować, zlikwidować, ponieważ takie są tendencje, taka jest moda, taka jest ideologia. Zauważcie, zniszczono przecież w Polsce z powodów czysto ideologicznych branżę cukrowniczą. Dlaczego? Mieliśmy chyba największy przemysł cukrowniczy w Europie. I komu to przeszkadzało? Teraz jest zamach, teraz jest próba zlikwidowania z powodów czysto politycznych branży futerkowej. Ludzie, którzy nie mają pojęcia, jak to funkcjonuje, jak to działa, jak się prowadzi tego typu biznes, podnoszą jakieś różne łzawe argumenty o męczeniu zwierząt i innych tego typu bzdury. Ponieważ jest to świetnie funkcjonująca branża, na którą być może już czekają za granicą. I tak dalej, i tak dalej. Więc to, czego my potrzebujemy, to jest zdrowy rozsądek. To jest zdrowy rozsądek, traktowanie wszystkich w sposób normalny, w taki sposób, jako normalnych, rozwiniętych, myślących ludzi. A Polacy sobie poradzą. Polacy sobie zawsze radzili. Poradzili sobie w bardzo trudnych warunkach w swojej historii. Nie jeden, nie dwa, nie trzy razy. Wiele razy. I teraz sobie też poradzą. Tylko, panie ministrze, po prostu nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać Polakom, pozwolić im się rozwijać. A tak jak powiedziałem na początku, źródłem naszego bogactwa będzie praca i produkcja. I to nam zupełnie wystarczy. Nie są nam potrzebne zasiłki, nie są nam potrzebne subwencje z Unii Europejskiej, nie są nam potrzebne preferencje. Wystarczy Polakom pozwolić działać, uwolnić ich energię i nie przeszkadzać w tych inicjatywach, takich właśnie jak ta, która służy kopalni Krupiński. I z tą myślą zachęcam, zostawiam Państwa i zachęcam, mam nadzieję, że to się też przebije do aktualnie rządzących. Słyszałem, jeszcze na myśl na koniec taka, słyszałem, gdzieś taka plotka do mnie doszła, że rząd dostał ogromne pieniądze z Unii Europejskiej, żeby ileś tam kopalni zamknąć. Może tu jest, że tak powiem, pies pogrzebany. Ale jeżeli tak, to niech powiedzą wprost, czy to jest przyczyna tego działania, czy nie. Zresztą ja pewnie też złożę interpelację w tej sprawie, bo sam jestem bardzo ciekaw, odpowiedzi. Bardzo Państwu dziękuję. Powodzenia. Panie pośle, jeszcze takie pytanie, ponieważ jest inicjatywa pana posła Winnickiego, będzie specjalne spotkanie w Sejmie właśnie odnośnie energii i węgla. Czy pan się przyłączy do tej inicjatywy posła Winnickiego? Bardzo chętnie. Nie wiem kiedy, ale bardzo chętnie. Dobra, dziękuję bardzo. Tylko chcieliśmy wiedzieć taką deklarację. Jesteśmy cały czas, szanowni, na żywo. Jak widać... Okej, okay, odchodzimy. Kolejnych posłów, którzy wsparliby te nasze inicjatywy, bo wiem, że tacy są. Może niech się przestaną bać właśnie. I niech wreszcie będą z polskim narodem. Na to czekamy. Właśnie bardzo słusznie pan zauważył, niech się przestaną bać, bo są. Jest sporo myślących posłów, którzy sobie zdają sprawę z tego, w czym jest problem, w czym jest rzecz, jakie jest rozwiązanie, no ale z różnych powodów się boją, więc trzeba, jak Jan Paweł II, nie lękajcie się, odwagi, szanowni koledzy. Ja akurat się nie lękam, chyba rok temu mniej więcej była konferencja w Sejmie, którą właśnie zorganizowałem w sprawie polskiego górnictwa, tutaj panowie potwierdzą, bardzo interesująca i jak najchętniej będę w tym uczestniczył i też namawiał swoich kolegów. Dziękuję. Poseł Jacek Wilk, Partia Wolność. Teraz poproszę pana doktora Huberta Czerniaka. O, doktor Hubert Czerniak. Kochani, żeby zło zwyciężyło, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Jest nas tu trochę, szkoda, że nie parę tysięcy. Myślę, że 2 czerwca wszyscy się zbierzemy w obronie swobody wyboru. 2 czerwca akurat będzie sprawa związana ze szczepieniami, ale to będzie dobrowolność wyboru nie tylko szczepień, ale też metody terapeutycznej
i paru innych rzeczy. W tej chwili w tym państwie Polacy zostali zniewoleni pod każdym względem. Ponieważ to dzisiejsze spotkanie jest bardzo ważne, odwołałem pacjentów, przeprosiłem, będę pracował do północy, przesunąłem ich. Ale wiąże się to z czym? Z jednej strony nas wyrzucono, zachęcono do wyjazdu. Tutaj się ręce wiąże wszystkim przedsiębiorczym ludziom, bo jeżeli troszeczkę lepiej wam się zacznie dziać, za chwilę będziecie mieli jedną, drugą, trzecią kontrolę, a was przytną. Mało tego, żebyśmy nie byli konkurencją, wstrzykuje się w noworodki taką ilość aluminium i rtęci, że rzadko które wychodzi normalne. Pan Radziwiłł przyłożył do tego łapę, żeby okaleczać polskie dzieci. On mówi, że to się zdarza raz na milion. Przepraszam, to jest idiota, który nie ma kontaktu z rzeczywistością. Wyalienował się ze społeczeństwa. Jeżeli ja, taki mały lekarz, mam kilkuset pacjentów, koło tysiąca i żaden nie był zgłoszony jako NOP, czyli powikłanie poszczepienne, a to są tylko te cięższe, o wielu lżejszych NOPach rodzice nawet nie wiedzą. Nie zwracają na to uwagi, bo nikt im o tym nie powiedział. Lekarze są niedouczani. Czy wiecie, jak wygląda w tej chwili LEP, lekarski egzamin państwowy? To nie to, ja byłem ostatnim rocznikiem, jednym z ostatnich, którzy jeszcze mieli prawo myśleć. Jednostka chorobowa, leki, dawki. Jednostka chorobowa, leki, dawki. Zero miejsca na myślenie, jak was wyleczyć. Wy nie macie być zdrowi, wy macie być przewlekle chorzy. Zastanawiać się, jak leczyć i skąd wziąć pieniądze na leczenie. Załóżcie, moi drodzy, że w każdej rodzinie dwie osoby mają raka. To jest standard. Czy w latach 80. to był standard? Ilość aluminium wstrzyknięte w dzieci w porównaniu rok 80. a 2013 to 600%. Rzadko który mózg to wytrzymuje. To jeden element. Drugi. Zaniedbanie na płaszczyźnie witamin, szczególnie ochronnych dla mózgu, bo nasze dzieci są okaleczane, jeśli chodzi o mózg. Witamina D3, w ogóle cała grupa adek rozpuszczalnych. Nikt na to nie zwraca uwagi. Lekarze nie mają o tym pojęcia, nikt ich nie uczy, mimo że w podręcznikach sprzed roku 80. są jeszcze prawidłowe normy. Czyli można podać 10 tysięcy jednostek na kilogram wagi ciała i możecie w ten sposób uratować siebie, swoje zdrowie. Wielu przed nowotworami się uchroni, a dzieci przed powikłaniami poszczepiennymi. Nikt o tym nie uczy lekarzy. Wręcz lekarze wam zabraniają brać. To jest kolejny gwóźdź do trumny narodu polskiego. Żeby Polak z jednej strony był chory, z drugiej był intelektualnie ułomny, żeby nie był godnym przeciwnikiem. Natomiast ci, którzy są naszymi przeciwnikami, nie szczepią swoich dzieci. Oni nie leczą swoich chorych nowotworowo-chemicznie, chemią. Oni nie stawiają na budynkach anten telefonii komórkowej. Jest zakazane. To my mamy żyć w smogu elektromagnetycznym. Nam się mówi głupoty o dwutlenku węgla. Słuchajcie, jeżeli pójdziecie do komory hiperbarycznej, dużo o tym mówi dr Jan Pokrywka, jesteście w stanie się wyleczyć z wielu nieuleczalnych chorób, bo dwutlenek węgla jest niezbędny do tego, żeby organizm tlen oddał tkankom. Nie wierzycie? To pooddychajcie parę razy głęboko. Zobaczycie, jak wam się w głowie zakręci. Stracicie przytomność, bo nie macie dwutlenku węgla w żyłach, w tętnicach i nie możecie tlenu z tętnic, z krwinek oddać ciału. Więc jak ktoś wam mówi głupoty, że dwutlenek węgla jest toksyczny, to znaczy jest niedouczony. Jesteśmy o włos od tragedii.
stężenie dwutlenku węgla to tylko 0,02%. Jeżeli będzie 150 ppm, czyli wystarczy o pół, to już jest po nas. Rośliny przestają fotosyntetyzować. Gdyby nie to, że wulkany wybuchają, to poszlibyśmy już dawno do nieba wszyscy, łącznie z roślinami i zwierzętami. Więc nie wierzcie w brednie o trującym elemencie dwutlenku węgla. Kiedyś, jak byłem młody, 20-30 lat, to jeszcze człowiek był głupi. Wydawało mi się, że coś wiem. Miałem dyplom. Myślałem, że zbawię świat. Im więcej lat mam, tym bardziej mi się wydaje, że więcej nie wiem. Wtedy wiedziałem jedno. Jak Balcerowicz mówi w lewo, to naród ma iść w prawo, bo inaczej wepchnie nas w przepaść. Teraz wiem jedno. Jak pan Tytko mówi tak, to trzeba iść tak. Są autorytety, do których musimy się odwoływać. Są obrońcy polskich zasobów mineralnych. Są nawigatorzy jutra. Słuchajcie ich w dziedzinie gospodarczej. Jeśli chodzi o medycynę, jest grupa lekarzy, Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej, która powiedziała dość mordowaniu społeczeństwa. Co to za leczenie społeczeństwa przez 5, 10, 20 lat i niewyleczenie? Choroby, które są nieuleczalne jakoby, są uleczalne. Wystarczy odwołać się do natury. Tylko jeżeli jakieś ziółko jest dobre i was leczy, to za chwilę wchodzi na listę trucizn i jest zakazane w kodeks alimentaris. Kolejny gwóźdź do trumny narodu polskiego. Czy potrzebni nam są specjaliści? Islandia. Zapewne, skoro tu są ludzie z ekonomii, związany z ekonomią, to wiecie, że tam ekonomiści wpędzili i bankierzy to państwo w ruinę. Wyrzucili wszystkich i zwykły człowiek pokierował swoim państwem. Nam nie trzeba autorytetów z tytułami. Pan minister obecny, premier. Jakie on ma wykształcenie ekonomiczne? Historyk? Humanista. Humanista, no właśnie. Więc powiedzcie mi, jakie on ma wykształcenie i że my go gloryfikujemy. I pan Kaczyński go gloryfikuje. Jeżeli goś zarabiał 10 milionów, to co, on nagle dla dobra narodu polskiego zrezygnował z tego? Więc Krupiński jest kolejnym elementem, żeby zarobił więcej. On i jemu podobni. Czy my musimy ich słuchać? Mój kolega z CW24, Maciek Maciak, zrobił taką analizę samorządowców. Bo rząd mówi w sondażach, tyle mamy my, tyle ci, tamci, owamci, a 1% to totalnie nic nie warto, to takie samorządowcy, samozwańcy. Wiecie, ile jest samozwańców? 70% władzy samorządowej, gminy, powiaty, to są właśnie ludzie z tego 1%. Jak mogą wami manipulować? Z 70% robią cieniznę. Paul Silvera. Znaczy, nie wiecie, co to Paul Silver. To była taka żyletka. Teraz już się nie ma Paul Silverów. Polska żyletka, Paul Silver. Dobra, tak jest. Jeżeli my się nie obudzimy, tu słowa ojca dyrektora. Czytałem taki jeden artykuł, chyba to było w sieci. Naród polski się budzi. Czy się obudzi? Moje pytanie, czy zdąży się obudzić? Myślę, że jest dużo przesłanek do tego, że się bardzo szybko budzimy. Ilość nieszczepiących jest gigantyczna. To, co wam mówią, to jest pestka. Dzięki panu. Dzięki mądrości własnej i temu, że włączyli myślenie, samodzielne myślenie. Nie słuchajcie jak mantry kogoś, zawsze włączcie swoje myślenie. Na myśleniu narodu przejechał się Gierek i cała PZPR. Bo oni myśleli, że, pamiętam, była kiedyś taka audycja i jest pytanie dziennikarza.
do dyrektora. Nie wolno, bo wszystko miało być zgodne ze słuszną sprawą. Czy telefony drożeją? Nie, nie drożeją, tylko ilość rozmów na abonament się zmniejsza. Rozumiecie? Czy myślą, że wtedy myśleli, że ludzie to idioci? Teraz myślą, że ludzie to idioci. Więc pewne czynniki zostawiły Bliski Wschód i w tej chwili prą tutaj, do nas. Chcą robić dla siebie dużo dobrego. Bo widzą, że Polacy się budzą i to tak szybko się budzą, że to ich przeraża. Z jednej strony na Ukrainie wprowadza się ustawę, gdzie ktoś mówiący o Banderze i UPOwcach źle jest karany więzieniem. U nas ofiar Wołynia nie można upamiętnić, nie można powiedzieć, że to była zbrodnia ludobójstwa. Tam dzieje się coś takiego jak kryształowa noc, o czym w mediach ani mrumru. Nacjonaliści ukraińscy wybijają rosyjskie i inne wystawy, demolują bankomaty i banki rosyjskie. Tak jest. Grożą, że sprawią Polakom drugi Wołyń, a nasz rząd nic. Panie doktorze, błagam, 30 sekund przerwy, musimy zmienić baterię. Orban... O, zmiana baterii, sekunda. Już? Wchodzimy? Jesteśmy na żywo. Orban mówi, że weźmie Polaków pod swoją opiekę. A co nasz rząd? Bierze nas pod swoją opiekę? Nie. Wystawia nas. Chciałbym doczekać chwili, kiedy rząd nasz będzie rządem Polaków. Rządem, który będzie bronił swojego narodu, a nie interesów kapitałów zagranicznych. Myślę, że trzeba pokazać rządowi, że my się jednoczymy. Na przykład ten 2 czerwca, o którym mówię, powinien być punktem, kiedy jest dużo czasu. Ustawmy sobie urlopy. Ja się wczoraj dowiedziałem w telewizji, że będzie ta pikieta, i mówię, to jest tak żywotna sprawa dla Polski, że nie można tego odpuścić. To będzie w Warszawie. W Warszawie. Tak jak było ostatnio, rok temu. Rząd nic nie pokazał. Telewizja pokazała tęczę, że obok była. A tu, a kilkaset osób. Te kilkaset osób to było 10 tysięcy. Patrzyłem, szli i szli. I żadne medium państwowe, czyli niby nasze, nic o tym nie powiedziało. Mówią, że niektórzy wzięli 17 milionów za to, że wprowadzono pneumokokową szczepionkę. Nie wiem, pytam, panie Radziwiłł, czy to prawda, że ktoś wziął 17 milionów za wprowadzenie szczepionki pneumokokowej przymusowej dla polskich dzieci? Leper też stawiał kilka pytań. I go nie ma. Rafał Wójcikowski też był niewygodny. Człowiek z naszej partii, Kukiz 15, wspierałem ich. Jeżeli 2 czerwca będzie nas milion i Warszawa stanie, wtedy możemy powiedzieć, że naród polski się obudził, że nie pozwoli więcej mordować swoich dzieci i okaleczać, że wie, co jest na rzeczy. Ale niech nam pomogą też górnicy. Musimy do nich pojechać. Ja mam zamiar pojechać do górników, porozmawiać z nimi, bowiem, słuchajcie, dobre głaskanie, nikt nas nie posłucha. To jest tak, że tu muszą przyjechać, zatrąbić, a jak komuś trzeba, to i dolić. Tylko wtedy słuchają, tylko górników słuchają. Jak wychodzą lekarze, pielęgniarki, czy młodzi adepci sztuki medycznej, strajkujący, kto ich słucha? Słuchajcie, można w prosty sposób zmniejszyć wydawanie pieniędzy na leczenie, a uzdrowić społeczeństwo.
nie wydawać koncernom, nie na komputery, sprzęt, a na zdrowie, na was. Nie na wojsko. Na wojsko może się przydać, tylko że na wojsko. Dlaczego nie mamy naszych rakiet? Przecież producentami jesteśmy, wszyscy od nas kupują, dlaczego my się w nie nie uzbrajamy, tylko ściągamy kogoś z zachodu. I ta ustawa dziwna, że obce wojska będą mogły korzystać z naszej amunicji i sprzętu. Te, które są. Tak, te, które są najpewniej. I teraz, czy my, jak wyjdziemy, będziemy mieli przeciwko sobie policję? Policja nie chce. Policja wie, co było parę lat temu, że później ich brali za łeb i po sądach ciągali. Za strzelanie do narodu. I wyzywano ich od bandytów i tym podobne. Więc po to jest ustawa, żeby obca armia mogła z naszej amunicji korzystać. Może ich i ubiorą w mundury polskie. A milicjantów spacyfikują wtedy. Dziękuję. Włączamy myślenie. Hubert Czerniak, dziękujemy bardzo serdecznie. Jesteśmy cały czas na żywo. Pan Janusz Zagórski, witam. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z wami i nie chcę zbyt długo mówić, bo zostało dużo rzeczy dobrych i ważnych powiedziane. Ale myślę, że padną słowa, które mamy wszyscy w sercach. Musi powstać wielka koalicja środowisk patriotycznych i narodowych, żeby odwrócić ten trend. Nasz polski naród, polskie społeczeństwo poddane jest gigantycznej opresji praktycznie w każdym obszarze naszego życia. Hubert mówił o aspektach związanych ze zdrowiem, z przymusem szczepień. Ja nieraz w naszych audycjach podkreślam, słuchajcie, jeżeli będzie przymus szczepień, bo już jest dzieci, to już również nas dorosłych czeka, czy to nie jest, czy nie masz większej obrony własności, jak masz swój samochód, komputer czy kamerę, niż masz prawo do własnego ciała i jego integralnej niezależności, kiedy przyjdą i zmuszą cię do tego, razem z policjantem i pielęgniarką, żebyś dostał zastrzyk, jak ogłoszą, że jest epidemia i jest przymusowe szczepienie. Zdajemy sobie sprawę, do czego oni prą, to stoję u progu. Jestem w szoku, że obecna ekipa rządząca, z którą wiązaliśmy tak dużo nadziei, w tak wielu miejscach po prostu totalnie to odpuszcza. To, że dzisiaj mówimy o kopalni Krupiński, mówimy o polskich zasobach geologicznych, o tym, że chcą nam to jeszcze odebrać, to jest element strategii nie tylko tej rezydentury, która w Polsce siedzi, to jest strategia globalna, związana z całym światem. Polska wydaje się być jednym z najważniejszych dla nich miejsc, gdzie jeżeli nas złamią, to potem resztę Europy, a może i świata złamią do końca. Więc ten duch wolności w tym naszym narodzie jest wielkim skarbem. Jest nam potrzebna koalicja. Nas tutaj jest też dużo, którzy protestowali parę dni temu. Też tam byłem pod pałacem prezydenta, kiedy mamy nadzieję, że zawetuje tą ustawę dotyczącą, to jest nowelizacja upraw GMO, gdzie stworzono gigantyczne prawne dziury w tej nowelizacji, które mogą pozwolić rozplenić GMO na całą Polskę. Polskie rolnictwo w związku z tym, które ma tyle aktywów, ma jeszcze tyle zdrowej ziemi, szczyci się tym, że może eksportować zdrową żywność, zostanie zaczarowane do końca, nie podniesiemy się. Zobaczcie, gdzie jest ta koalicja potrzebna. Byłem niedawno, znaczy kilka miesięcy temu w Krakowie, gdzie to najważniejsze miasto, które w sposób aktywny próbuje się przeciwstawić smogowi elektromagnetycznemu, o którym też tutaj dzisiaj była mowa. To jest olbrzymie zagrożenie. Wchodzi technologia 5G. To jest technologia, która jeszcze bardziej będzie niszczyła nasze organizmy. Wiecie, jaka jest epidemia glejaka mózgu wśród młodzieży? Skąd się to bierze? Przede wszystkim z tego masowego już używania przez nas komórek, co tutaj Hubert zapewne by natychmiast to potwierdził. Jeżeli wejdzie 5G, to będzie lasowanie mózgów do końca. To jest na poziomie biologicznym wyniszczanie całego narodu, całego społeczeństwa. Mamy do czynienia z jedną rzeczą, którą rzadko się porusza na takich forach, ale ja to muszę powiedzieć, bo wiecie, z jakiego jestem środowiska i lat w tym siedzę. To jest już nowoczesna technologia wchodzenia ludziom do głowy, technologia mind control, manipulacji ludźmi na tak głębokim poziomie, że wielu z was niestety ciągle jeszcze uważa to za jakieś bajdurzenia. A my tu mamy fakty, mamy ludzi, mamy ofiary. Więc ta koalicja musi też obejmować media niezależne. Tutaj zresztą, jak widzimy w Real 24, dzisiaj można być lider w przekazie tej całej niezależnej politycznej informacji, która się, że tak powiem, jest niezbędna. Ale tych portali jest dużo, tak jak nasz, NTV, dziesiątki innych. Musimy w sytuacjach trudnych sobie pomagać, kiedy ich zaatakowano, jeszcze parę innych. Było ileś tam reakcji, audycji. Musimy się tutaj wspierać i
rzucić na bok te wszystkie jakieś różnice zdań, bo jeżeli ktoś pójdzie osobno, to nie damy rady. My musimy się zjednoczyć. Także ja powiem wam szczerze, głęboko wierzę, bo działam niezależnie od kilkudziesięciu lat i znam tę przestrzeń na różne miejsca i sposoby. Tylko właśnie dialog, mądrość, odwaga i też taka siła, momentami radykalizm też jest potrzebny, ale mądrość tutaj jest najważniejsza, żeby nie dalibyśmy się pokonać. Pamiętam, tutaj postaw niczego nie ma. Ile lat temu, bo mówię, chciałem powiedzieć o sukcesach ludzi, którzy oddolnie postaną i coś zrobią. Pamiętacie akta, jak nam poprzednia władza pod wodzą PEO chciała wprowadzić? Wtedy żeśmy się zebrali. Ja też byłem na czele z kilkoma osobami w tym posłem winnickim, wrocławskim akurat, gdzie było nas około 8-10 tysięcy. W Warszawie, jakie były potężne. Słuchajcie, krótka akcja na Facebooku. Nagle naród się zjednoczył. Udało się. Wtedy się udało. Powstrzymaliśmy tamtą wersję przynajmniej tej ustawy akta. Teraz też tak może być. Pracujmy nad tym. Słuchajcie, nie będę tego więcej wymieniał, co jakie środowiska są potrzebne, żeby się spotkać. Mówiłem o GMO. Powiedzmy o rolnikach, którzy też protestują, w jaki sprytny, bezczelny sposób ruguje się średnią i drobną własność rolniczą, w jaki sposób robi się wszystko, by wielkoobszarowe gospodarstwa rządziły, żeby pasze GMO, które są dzisiaj sprzedawane i znowuż ten rząd, który obiecywał, że od teraz, kiedy będzie, zlikwiduje handel paszami GMO, on teraz postuluje prowadzenie 5 lat jeszcze wolnego handlu paszami GMO w Polsce. Gdzie by się nie ruszyć, tam jest opresja. W kilku miejscach robią parę dobrych rzeczy, ale to jest trochę na pokaz. To jest wykańczanie złodziei, bandytów poprzedniej ekipy. Ale to jest za mało, ponieważ to się rozpleniło. I pytanie, jak długo ta władza wytrzyma, żeby nie być skorumpowaną? My widzimy, że niestety nie wytrzymuje. Bądźmy razem, damy radę i tym razem Polska będzie wolna i da przykład światu. Jak to się robi? Dziękuję bardzo. Dziękuję za wsparcie, panie Januszu. Dzięki. Cały czas jesteśmy na żywo w Radiu24.tv. Pan Zdzisław Jankowski w tej chwili. Witam państwa. Byłem posłem czwartej kadencji i widziałem od kuchni politycznej, jak demontuje się państwo, proszę państwa, Polskie. I powiem tak. Polacy stanowią naród o wielotysięcznej tradycji państwowej. Taki naród ma naturalne prawo do swojej egzystencji, prawo do godnego życia, prawo do posiadania własnego państwa i posiadania własnych bogactw, tak jak tutaj niektórzy powiedzieli. Po świadomym doprowadzeniu do upadku gospodarki narodowej, nie była to żadna komunistyczna. Komunizm wymyślił Berman, jeden z większych zbrodniarzy Polski w latach 44-53. Proszę państwa, jakie pochodzenie jego było, nie będę tutaj, proszę państwa, mówił. I po upadku systemu gospodarki narodowej naród nas został zaatakowany przez międzynarodowy układ sił ekonomiczno-polityczny dążący do panowania nad światem i podporządkowania sobie nas, mieszkańców. I Polskę się traktuje jako łup wojenny. Jesteśmy rozbrajani moralnie, politycznie, ekonomicznie i militarnie. Szczególnie daleko został posunięty ekonomiczny rozbór Polski. Postępuje wywłaszczenie Polaków z naszego narodowego majątku. Dzieje się tak dlatego, że w tym haniebnym dziele podboju uczestniczą nasi rodzimi udziałowcy, czerpiąc z tego osobiste korzyści, uzyskując koncesje od międzynarodowych sponsorów na określony zakres działania w Polsce, w tym również na sprawowanie władzy. Tworzą oni układ polityczny podporządkowaniem obcym interesom. W układzie tym działające partie polityczne żadnych zmian nie chcą. I mimo pozoru zróżnicowania stanowią wspólną formację o jednakowych celach. Celem ich jest zniszczenie narodowego państwa Polaków i likwidacja materialnych podstaw naszej egzystencji. 28 lat, proszę państwa, trwa bitwa o suwerenność Polski. Elity polityczne dowiodły, że nie zależy im na silnym państwie i pomyślności narodu. Oszukali nas ci z lewa i ci z prawa. Oni Polskę chcą wyprzedać. To zapisali nam światowi globaliści. Miliony pójdzie z torbami,
straci pracę, straci byt. Nie pozwólmy na to. Proszę Państwa, co mamy robić? Myślę, że nadszedł czas, byśmy my Polacy wyciągnęli wnioski z przeszłości, jak i obecnej rzeczywistości. I jeszcze raz podjęli próbę ratowania Polski. Ciągłe kłótnie i podziały nie rozwiążą polskich problemów. I w ramach prawa i demokracji dokonajmy odpowiednich zmian politycznych. Zmiany te winny skupić ludzi szlachetnych, dla których Polska ma być Polską. Być wiarygodnym, proszę Państwa, politykiem, to trzeba mieć czysty życiorys Polski. Odpowiedzcie sobie, czy którykolwiek premier, czy prezydent powiedział, jak jestem Polakiem z krwi i kości. Żaden nie powiedział. A jeżeli poczuł się Polakiem, to jest zamulonym, proszę Państwa, i nie wie, co to jest państwo i jaki obowiązek spoczywa na państwie. Państwo to nasz zbiorowy obowiązek. Ten obowiązek spoczywa na każdym obywatelu, na każdej grupie społecznej, politycznej, ale najbardziej spoczywa na tych, co tych państwem rządzą. To znaczy na rządzie i panu prezydencie. Popatrzcie sobie. 8438 zakładów strategicznych ten system nam rozebrał. To, co Hitler nie mógł zrobić bombami, rakietami, samolotami, obozami, to dokonali teraz z mandatu demokratycznego Okrągły Stół i Magdalenka. Proszę Państwa, byłem w Sejmie i wiem z czterech źródeł. W Sejmie kontraktowym, nie będę mówił, jakie to źródła, 8 tylko Polaków, reszta ludzie z pochodzeniem. Nie będę wam mówił, kto. W pierwszym i drugim kadencji jest publikacja w różnych książkach. Ukryte, służby skryły. Ale jak przyjdzie coś do czego, to i te służby, proszę Państwa, wyciągną też. Jeszcze raz powtarzam, boli mnie nieporadność polityków, brak kompetencji i uczynienia czegoś dobrego dla Polski. Główną siłą, proszę Państwa, jest potężna jedna siła. Pod jednym sztandarem, mimo że jesteśmy podzieloni na 80 ileś partii, ale tam z 50 partii jest polskich, myślących po naszemu, ale niech się nikt nie obraża, musimy iść pod jednym sztandarem. I te 50 organizacji wtedy ustali, pod jakim sztandarem i wtedy możemy zwyciężyć. Innej możliwości zwycięstwa Polaków nie ma. Bo, proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć, trzeba wiedzieć, co to jest globalizm. Globalizm to jest globalna polityka Stanów Zjednoczonych w konfrontacji międzynarodowej metodami ekonomicznymi i militarnymi. A co to jest liberalizm, proszę Państwa? Oni nam zabrali wszystko. To jest liberalizm, to jest struktura ekonomiczna, burżuazji kapitalistycznej, własność społeczną, narodową, państwową nazywają jako utopia. Tak, was górnicy uważają jako utopia. I dlatego za wasze bohaterstwo, za waszą odwagę powinien cały naród wam podziękować. Jako i te Ślązakom, można powiedzieć. Bo ja już nieraz czasem powiedziałem, że tylko jeden region w Polsce skutecznie broni. Ja wydałem dwie książki, proszę Państwa, sam w Sejmie, a Grejtan tutaj przedstawicielem górników te książki, proszę Państwa, wręczę. I mogę Państwu powiedzieć, że byłem sam przeciwko likwidacji narodowego państwa Polaków podstępnie nazywanym wejściem Polski do Unii Europejskiej. Proszę Państwa, te 8,5 tysiąca zakładów, które tutaj podałem w liczbie, zostały wywiezione do Izraela, proszę Państwa, do Niemiec, do Estonii, na Ukrainę. Ze względu teraz, że jest wojna na Ukrainie, no tam trochę usuwałem tych zakładów i morzem, czy oceanem, te fabryki, wszystko. I jest taka prawda, i proszę Państwa, i nie uczcie się, że te elity, proszę Państwa, coś dla Polaków zrobią. Nie zrobią. Oni jeszcze więcej nas okradną, proszę Państwa, jak ich nie wywalimy na zbity łeb. Ten cały okrągły stół, tak tutaj powiedziałem. Wina jest, proszę Państwa, tej całej wierchuszki, proszę Państwa, można powiedzieć, z prawej i z lewej strony. Mnie się wydaje, że chyba
otworzyłem wam troszeczkę, jak to się mówi, myślenie, żebyście zaczęli myśleć i działać. Nie uczcie, że oni coś nam dadzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu panią Izabelę Lichin. Bardzo zapraszam. Chyba może ja podczę. To my tam podejdziemy. Tak, teraz będzie słychać dobrze, tak? Dobrze słychać? Teraz lepiej? Bliżej. Tu lepiej, teraz. Teraz, tak? O, tak, teraz słyszę, że jest dobrze. Witam państwa. Proszę państwa, występuję w imieniu Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych Fundacji Jesteśmy Zmianą i Nawigatorów Jutra. I o czym chciałam powiedzieć, ponieważ niektórzy z państwa wiedzą, że interesuję się głównie ekonomią, więc tylko o tym powiem, bo mi bardzo zależy na kopalni Krupińskiej i w ogóle na górnictwie. Jaka jest sytuacja? Otóż sytuacja jest głębsza niż nam się wydaje. Wydaje mi się bowiem, z tego co wiem, i jak mogłam przeanalizować w takim stanie, w jakim jestem, bilansę tych kopalni, że kłamstwo tkwi głębiej niż nam się wydaje. Ono tkwi od początku. Kopalnie nie przynosiły strat, dlatego że fałszowanie bilansów jest rzeczą całkowicie prostą. Fałszowało się bilanse, te bilanse się po prostu koloryzowało albo mówi się fryzowało się w rozmaity sposób i dlatego kłamstwo o tym, że nasze górnictwo jest nierentowne, powinno podlegać zbadaniu i to bardzo dokładnemu. Profesor Bojarski bardzo nad tym pracował, pokazywał, że to nie tylko chodzi o same kopalnie, chodzi także o całe otoczenie. Likwidacja kopalni to nie są tylko likwidacja strat, które przynosi ta kopalnia, ale to jest całe otoczenie kopalni, z które z kopalniami współpracuje. To są podatki płynące od podwykonawców i tak dalej. Zatem sprawa kopalni nie powinna być tak płytko traktowana. Musimy ją spostrzegać systemowo. I to jest bardzo ważne. Ja myślę, że jeżeli będzie powołana ta komisja do spraw w ogóle górnictwa, to ona powinna zbadać bilansy od początku i wykazać fałsz tego wszystkiego, co było nam wciskane. I te opowieści o stratach i z naszej kieszeni, i z naszych podatków i te wszystkie inne głupoty. Bo to naprawdę są głupoty. Przede wszystkim nie możemy wierzyć cyfrom. My wierzymy statystykom, wierzymy rozmaitym tam opracowaniom. Tymczasem my się rozglądajmy wokół patrzmy, co jest wokół, a nie to, co jest napisane w tych cyfrach. Naprawdę, wierzcie mi, wykształciłam około 1000 księgowych i wiem, że w tych cyfrach jest bardzo dużo kłamstwa i nie należy na nich polegać. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, oprócz tego, że chcą sprzedawać koncesje na wydobywanie kopalin, musimy jeszcze na jedną rzecz patrzeć. Co się dzieje z pośrednikami? Co z tego, że kopalnie będą nasze, jeśli pośrednikiem pomiędzy wydobywcą a odbiorcą będzie pośrednik zachodni? Jeżeli nie będziemy czuwać nad tym, kto pośredniczy sprzedaży tej energii, to naprawdę znajdziemy się w sytuacji jeszcze gorszej niż jesteśmy. Musimy wykluczyć zachodnich, obcych pośredników. Pośrednik jest w najlepszej sytuacji negocjacyjnej przecież. To pośrednik negocjuje. Pośrednik negocjuje pomiędzy producentem i pomiędzy konsumentem i on zbiera najlepsze żniwo, prawda? To jest jego śmietanka. Więc musimy na to bardzo uważać i patrzeć, jakie umowy inne są jeszcze podpisywane, związane właśnie z tą dziedziną. I wreszcie ostatnia rzecz. Oczywiście, że zasoby należą do państwa i sprzedawać zasobów nie można. Sprzedają koncesje, więc jeżeli będą mówić nie, my nie sprzedajemy żadnych kopalin, my sprzedajemy tylko koncesje na wydobywanie. Musimy bardzo czuwać nad tym, jakimi słowami do nas mówią. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze na koniec. Proszę państwa, Nawigatorzy Jutra i Instytut organizują szkolenie dla samorządowców niedługo, bo będziemy chcieli zrobić taki program samorządowy, który będzie łączył wszystkich. To będą głównie programy socjalne, ale także ekonomiczne i bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. Na naszym Facebooku będzie ogłoszenie na ten temat. Jeśli ktoś będzie chciał, może się ze mną kontaktować bezpośrednio. Także bardzo zachęcam do udziału w tym szkoleniu. Prawdopodobnie będzie ono w Warszawie, to będzie dwudniowe. I na koniec jeszcze chcę powiedzieć, że moje hasło było zawsze i jest edukacja, jeszcze raz edukacja. Musimy się po prostu uczyć sami. Nie patrzmy na to, o czym mówią autorytety i tak zwani znawcy tematów, rzeczoznawcy i tym podobnie eksperci. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo serdecznie. 5 kwietnia, przypominam cały czas, jesteśmy pod Ministerstwem Energii. Podejdź może Adamie, szanowny, bo żebyśmy wytłumaczyli naszym widzom. Panowie, chodźcie na chwilę, chodźcie na chwilę. Panowie mają bardzo, rozłóżcie jakbyście mogli, to co ja mówiłem od samego początku i we vlogach i we wszystkich programach, czyli o co tutaj chodzi. Krupiński posiada koncesję na wydobycie do 2030 roku. Lecisz, to co mówiliśmy tutaj. Tamar Roses, tak? Resources. Założona, uwaga, w 2017 roku przez pana Rogera. Kapitał zakładowy 100 funtów. Za 600 milionów chcą sprzedać kopalnię Krupiński, która jest warta. Ma złoża około 2 bilionów złotych. Wracamy do kolejnego gościa na konferencji. Padliną z zachodu. Proszę państwa, moja mama nauczyła mnie piec chleba. Tu przywiozłem chleb. W samochodzie mam więcej bochanków. A co się dzieje i co nasi rządzący robią, to proszę państwa, te banery przedstawiają, jak obcy kapitał dba o naród nasz i o nasze środowisko. To obcy kapitał Carlsberg Okocim, który miał udrażniać na odcinku 3 kilometrów rzeki, doprowadził do 7 powodzi. Straciłem ponad 1 000 000 złotych. Dziś jestem bankrutem. Bankrutem o 204 złotych miałem, teraz mi podnieśli na 209,67 groszy. I gdyby nie ludzie dobrej woli, którym z całego serca dziękuję, i moim dzieciom, to dziś by mnie też tu nie było. Proszę państwa, tak zniszczą kopalnię, a nasz zamienią na białych murzynów. Będziemy tylko robić za najtańszą cenę. Musimy się zmobilizować. Proszę państwa, co robi minister rolnictwa? To nie jest Jurgiel, to jest Jurgielczyk. Jurgielczyk. Tak samo i prezydent. Proszę państwa, jeżeli minister rolnictwa chce zlikwidować małe gospodarstwa, co ich jest ponad 1 300 000, to ja się pytam, co on zrobi z tymi ludźmi? Policzcie se w każdym gospodarstwie co najmniej po 4 osoby. Jaka to jest grupa? Czy jest praca dla nich? Nie ma, ale oni się tym nie przejmują ani się nie liczą. To są obecne rządy, powiem szczerze, od 80 roku to są najwięksi zdrajcy narodu polskiego, opłaceni przez zachodni kapitał, który dał Bolkowi dolary, miliony dolarów na zniszczenie naszych kopalń, naszych stoczni, naszego przemysłu ciągnikowego, farmaceutycznego i całego przemysłu. I dziś chce się to za bezcen przejmować. Dam wam przykład cementowni w Kielcach. Turek zapłacił za cementownię taniej, jak wartość cementu wyprodukowana była w silosach. To są słowa głównej księgowej, której jechałem z Warszawy do Krakowa. I właśnie ona powiedziała w wagonie, proszę państwa, ja była główną księgową, gdy Turek to kupił, po urlopie pierwsze weszłam na komputery. Ilość cementu przewyższa wartość tej cementowni. To ja się pytam, rząd się chwali, że on odkupuje od kogo? Od paserów? Od paserów, którzy za bezcen kupili? Tu powinna być nacjonalizacja majątku całości. Nacjonalizacja i powinniśmy uczciwie zaczynać od nowa. Proszę państwa, mnie rodzice dali 2 hektary ziemi. W 75 roku miałem 8. I jedno z lepszych gospodarstw o standardzie unijnym. Dziś to jest ruina. Zlicytowali mnie, zniszczyli mi za to, że mnie dawał łapówek lo ludzi z Akademii Rolniczej w Krakowie, lo dyrektora banku BGŻ w Tarnowie, nie dałem 10 000 łapówki. Zniszczyli mnie. Proszę państwa, wzięli 63 świnie w
wpisali 47, wzięli 14 koni, wpisali 13. Ja się pytam, gdzie są te fundacje ochrony zwierząt? Proszę Państwa, tu się musimy zastanowić, ile naród traci na odpisaniu tego 1%. Proszę Państwa, fundacja zbiera pieniądze na wykup tych koni od rzeźni. A gdy zadzwoniłem, bo wysłuchał w Radio Kraków i zadzwoniłem do całego szefa, mówię, słuchajcie, jak dostajecie pieniądze od ludzi, zostawcie moim dzieciom jednego konia. A on mówi, my już na wszystkich mamy kupców. Więc zebrali od ludzi pieniądze i zarobili. Tak działają fundacje, stowarzyszenia. Proszę Państwa, obudźmy się. Polsko, obudź się. Wykonaj testament naszych ojców, dziadów i pradziadów. Boże, zlituj się nad tym narodem. Bóg zapłać i szczęść Boże wam wszystkim. Dziękuję. Jeszcze jedno. Jakby ktoś chciał, mam w samochodzie 12 takich bochenków. Mogę sprzedać, żebym miał na paliwo. I mam jeszcze jedno, tu gdzieś był pan doktor. Nie wiem, czy jest jeszcze, czy nie. Czy poszedł. Mam wodę brzozową, wczoraj ściągniętą przez cały dzień. I powiem wam szczerze, że ja jak piję od 3 lat, nie muszę mieć olfenu, nie muszę mieć innych leków, bo to jest przeciwzapalne działo, przeciwbólowo, łagodzi stawy. I powinniście wszyscy pójść po rozum do głowy i po prostu z natury czerpać leki, a nie wzbogacać obcego kapitału. Bóg zapłać. Zapomniałem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że chyba jednak jesteśmy na żywo cały czas, szanowni Państwo. Wracamy do konferencji w RAU24.tv. Ponieważ Polskie Radio 24, tu panie mi podają, zaczyna wprowadzać błąd opinię publiczną, czyli swoich słuchaczy, i poinformowali ich, że nasza pikieta zaczęła się o godzinie 9, a zakończyła o 10. To co my tu, proszę Państwa, robimy w takim razie? Pewnie, no nie wiem, nudzimy się, czy coś takiego. Nie ma nas. Nie ma nas, no. Zgromadzenie jest nielegalne. A, nie, jest legalne, bo ja wiem, że jest legalne, ja je zarejestrowałam i ja jeszcze go nie zakończyłam, więc proszę Państwa, proszę się nie przejmować, nie słuchać radia, bo jak zwykle kłamie państwowe radio, tak? Słuchamy w Realu 24TV. Serdecznie zapraszamy. Super. Dobrze, proszę Państwa, teraz chciałam zaprosić kolejnego pana, Włodzimierza Bojarskiego. Zapraszam serdecznie. Tak. Jest jeszcze ten pan, czy już musiał? Dobrze, no to w takim razie... Tak, pan Adam Bednarczyk. Zapraszam serdecznie. Adam Bednarczyk w tej chwili. Wie pan, to tak właśnie na poniżej schodków. Może na schodkach lepiej, na schodkach lepiej. O, idealnie. Proszę Państwa, nazywam się Adam Bednarczyk, reprezentuję ruch społeczny w tej chwili, Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe. W 2010 roku przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam mam obywatelstwo, i pracowałem na uczelni. Proszę Państwa, gdy zobaczyłem, co się dzieje w naszym kraju, zostałem, porzucając pracę tam i jeszcze jakiś dodatkowy biznes, za którym brałem, przypuśćmy, $65 za godzinę. Proszę Państwa, jako pierwszy wystąpiłem w 2010 roku, około tam czerwca, przeciwko nielegalnej wyprzedaży majątku narodowego. Wystąpiłem do Trybunału Stanu, motywując, że majątek narodowy należy do narodu i oni nie mają prawa sprzedawać tego majątku narodowego. Otrzymałem odpowiedź, że jako osoba prywatna nie mam prawa występowania do Trybunału Stanu. Zresztą później, gdy występowaliśmy jako organizację, to nam po prostu nie odpowiadano. Następnie, proszę Państwa, wybraliśmy rządy PiS-u. Liczyliśmy, że to będzie rzeczywiście narodowy rząd.
Ja tylko nie, bardzo dużo mówili, już dużo, no, inne osoby wiele na ten temat powiedziały. Ja chciałbym tylko skoncentrować się na zagadnieniach innowacji, z tego względu, że mam kilka patentów tu zarówno polskich, jak i w Stanach Zjednoczonych. Powiem tylko o gazyfikacji węgla kamiennego, która to gazyfikacja pozwala na tańsze, gdzieś pięciokrotne wydobywanie tego węgla, tej energii i bez zanieczyszczania środowiska naturalnego. Opracowana została technologia, wypróbowana na chyba 200 czy 300 tonach węgla i gdzieś około 2 lat temu. Według pana Tytko, nie pamiętam dokładnie nazwiska, ta gazyfikacja, proszę państwa, może przynieść Polsce 200 bilionów złotych. Proszę państwa. 2 biliony. No ja jeśli, proszę państwa, ja mam po prostu nagranie od pana Tytko i on, proszę. Polskich 200 bilionów złotych. Proszę państwa, pan Tytko zwracał się do naszych władz i do byłego, no, do pana Mateusza Morawieckiego i do innych urzędników państwowych, a oni w ramach, proszę państwa, modernizacji gospodarki po prostu będą produkować samochody elektryczne. Nie wiedzą o tym, że już w tej chwili w Stanach Zjednoczonych są małe samochodziki bez kierowcy, które jeżdżą po mieście i rozwożą pizzę. A więc gdzie nam, prawda, do technologii, do tamtej technologii już obecnie istniejącej. Bo to nie jest tylko, proszę państwa, sprawa no, produkcji, rozpoczęcia produkcji, ale jeszcze metoda technologii, prawda? Jeśli patrzymy na światowe sposoby produkcji, choćby nawet samochodów, tam po prostu nie ma robotników. Tam są roboty, a nawet w Niemczech próbowano wprowadzić podatek od robotów, prawda? Bo cała linia technologiczna składa się z robotów, a ludzie tylko dostarczają materiał. A więc jak nasze władze, w jaki sposób chcą konkurować z tą nową technologią na świecie? Proszę państwa, a więc jeśli chodzi o pana Tytko, sprawa, prawda, upadła. Również, proszę państwa, ja mam wiele tych zgłoszeń patentowych i patentów w kraju i w Stanach Zjednoczonych. Powiem tylko może o 3. A więc, proszę państwa, mam patent w Polsce na wydobywanie łupków gazu łupkowego z łupków gazowych bez niszczenia środowiska. To już mam od chyba 3 lat. I do tej pory nie został zastosowany. Mam drugą jeszcze metodę, która jest prostsza od tej pierwszej. Wystarczy wsadzić rurę do ziemi, prawda, i tam lekko podpalić i poprzez sterowane spalanie można wydobywać gaz łupkowy. Tego też się nie wykorzystuje. Nawet no, zgłosiłem swoje te opracowania patentowe do pana ministra Morawieckiego, Mateusza Morawieckiego. 6 różnych zgłoszeń i patentów, nawet mi nie odpowiedziano. Wszystkie te patenty mogą przynieść duże oszczędności finansowe i duże, proszę państwa, dochody. Udowodniłem, proszę państwa, również, że CO2 nie ma wpływu na zagadnienia klimatyczne. Dlaczego nie ma, proszę państwa? Mamy do czynienia między innymi, prawda, bo tam w rozważaniach, proszę państwa, nie uwzględniono wpływu absorpcji ciepła ze względu na małą pokrywę śnieżną. A więc to jest główna przyczyna efektu cieplarnianego, znaczy nie efektu ocieplania się klimatu Ziemi. Jeśli chodzi, proszę państwa, o biegun północny, to mówimy, że tam jest efekt cieplarniany, bo lody topnieją. Natomiast, proszę państwa, skład chemiczny na południowym biegunie jest podobny. Taka sama ilość dwutlenku węgla, a tam, proszę państwa, efektu cieplarnianego nie ma. Napisałem, proszę państwa, o tym do pana prezydenta Trumpa, jak był kandydatem jeszcze, później jeszcze 2 razy i wiemy, że Stany Zjednoczone wycofały się z efektu, no, z porozumienia paryskiego. No, również jeszcze wysłałem opis taki, jak likwidować te huragany amerykańskie. No, dostałem podziękowanie od prezydenta Trumpa, no być może, że bo one kosztują Amerykę 200-300 miliardów dolarów rocznie.
To, proszę Państwa, wejdźmy do strony prawnej wyprzedaży majątku narodowego. Sprzedaż to zarówno w prawie naturalnym, jak i w każdym innym prawie, to jest po prostu transakcja pomiędzy właścicielem a nabywcą. Teraz w przypadku Polski, proszę Państwa, czy mamy taką sytuację? Naród polski, proszę Państwa, nigdy nie przekazał praw własnościowych do tego rządowi. W związku z tym ta sprzedaż nie jest legalna. Żadna sprzedaż dokonana przez rząd nie jest legalna. Jedynie byłaby legalna, jeśli by rząd przeprowadził referendum i cały naród by zgodził się na takie procesy sprzedaży. A więc tutaj mamy, proszę Państwa, działanie o znamionach. Proszę Państwa, złodziej sprzedaje paserowi majątek, proszę Państwa. A więc, proszę Państwa, są nielegalne i musimy wszystko odebrać. W sposób prawny musimy mieć własny, rzeczywiście w końcu polski rząd, który nam ten cały majątek odbierze. Proszę Państwa, czy możemy mieć zaufanie do tych władz, które są? No, proszę Państwa, ja bym jeszcze tak powiedział, może mamy różne uroczystości i na tych uroczystościach przedstawiciele władzy, prawda, żegnają tych, którzy zginęli, tych naszych bohaterów, prawda, te nowe pochówki tych bohaterów, którzy rzeczywiście zasłużyli na największe honory. I w tych uroczystościach, proszę Państwa, biorą naczelnicy państwowi. Teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że ten bohater narodowy, który leży tam w trumnie, jest w pełnym uzbrojeniu i wstaje, proszę Państwa, z tym swoim ganem i ma przed sobą osobę, która tak, podpisała układ lizboński, podpisała wyprzedaż majątku narodowego, była za CETA, prawda, i za TTIP. Co by ten bohater narodowy zrobił ze swoim ganem? Nie chcę, proszę Państwa, mówić. Państwo nie się domyślą, mogą być bardzo różne na ten temat odpowiedzi. Teraz, proszę Państwa, jak my możemy, w jaki sposób możemy wpływać na obecną władzę? Mnie się wydaje, że te protesty, takie jakie my robimy, to nie mają żadnego niewielkiego sensu. Ja uważam, że należałoby protestować przed domami tych posłów, senatorów, urzędników wysokiej rangi, tam im po prostu powiedzieć, co społeczeństwo myśli, żeby oni czuli oddech swoich wyborców na swoich plecach. To wtedy wreszcie zrozumieją po prostu, że tak nie należy postępować, bo to będzie tak. Bo proszę Państwa, było takie prawo, jak było, Jagienka, prawda, w Chłopach, nie zachowywała się właściwie. Wywieziono ją na kupie gnoju, prawda. A więc przemyślmy te wszystkie sprawy i zacznijmy działać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy cały czas jeszcze na specjalnej konferencji. Jak widzę, tylko my transmitujemy to na żywo. Nie ma innych żadnych mediów, oprócz jeszcze niezależnej telewizji. No i zobaczymy, co ma do powiedzenia pan Maciek Poręba. Ja w ogóle się specjalnie nie znam na gospodarce w dziedzinie górnictwa i tak dalej, natomiast widzę pewne charakterystyczne działania, które od 1989 roku można zauważyć. Po pierwsze, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak uważano w 1989-90 roku, że wszyscy wygrywają na giełdzie. Nie wiem, czy chciałem Państwu to przypomnieć. Był wtedy Bank Śląski, czyli Nederlanden, jedyny gracz, no i nakręcano koniunkturę na giełdzie, tak? Stąd mamy to, co mamy, czyli wyprzedaż majątków. To nie tylko myśmy to zrobili, to zrobiła Europa i duża część świata, bo 30 lat ludziom wmawiano, że jest tylko jedna ekonomika. Wszystko produkujemy na wschodzie, Indie, Chiny, przede wszystkim Chiny, Indie, teraz jest trochę inaczej, i reszta świata. A my będziemy mieli co? W miejsce produkcji będziemy mieli albo spekulacje, tak, że na każdym dolarze zarobimy kolejnego dolara, albo dwa, albo trzy i więcej, potem 700% żeśmy zarabiali, tak samo wyglądało to w południowej Europie, co dzisiaj mamy, no wiemy. Proszę Państwa, to wszystko jest już przeszłość. Nie dlatego, że mieliśmy kryzys 2008-2009 roku, ale dlatego, że 26 marca bieżącego roku
szanowni państwo, pojawił się gracz, który będzie ograniczał dolara na świecie. Nazywa się Chińska Republika Ludowa. Na szanghajskiej giełdzie zaczęto sprzedawać petrojuany, czyli nie są tylko petrodolary, żeby kupić gaz i ropę, ale pojawiły się petrojuany, a do tego podłączyły się takie kraje jak Federacja Rosyjska już dawno, Indie, proszę państwa, Iran, Syria i więcej państwu powiem, Arabia Saudyjska, Turcja i Katar. Dlatego kupują nową rosyjską broń, żebyście państwo mieli świadomość. Dlatego jest Ukraina, dlatego jest kupowanie broni od Amerykanów, ponieważ Amerykanie będą tracić wpływy. No to się trzeba spieszyć, żeby wykupić, co się da w Europie i kontrolować. Szlaki jakie? Jedwabny, będzie ich wiele, przez Syrię też pójdzie. O to tu chodzi. Obserwujcie państwo, co się będzie działo w najbliższych latach, bo to już widać, to już widać. To jest ukrywane pod dywan, to się mówi wieczorem o 23, 24 w radio. Mówią to analitycy. Dlatego się pojawił jakiś zamach na jakiegoś dziwnego, starego agenta rosyjskiego, który dostał 13 lat, do którego przyjechała córka, która też jest ukryta, obywatelka Federacji Rosyjskiej z Moskwy, bo nawet nie ukrywał nazwiska. To wszystko jest dziwne. Dlatego manewry i tak dalej. Ci panowie nie wiedzą, co samo zrobić. No bo sytuacja się zmieniła. A wszyscy zapomnieli, a ja nigdy nie zapomniałem, a bywam w Rosji, znam język rosyjski bardzo dobrze, jak mówią Rosjanie, że Rosja była, jest i będzie potęgą strategiczną wojskową. Dlatego się nie wypracowuje w dzień, w dwa, w trzy, w trzydziestolecia, w czterdziestolecia. Szanowni państwo, pojedźcie kiedykolwiek na Canaveral, tam gdzie jest NASA. Zobaczcie, o czym mówi się tam zwiedzającym. Ja tam nie byłem, był mój ojciec świętej pamięci. Otóż tam się mówi o ogromnym znaczeniu i wpływie na badania kosmiczne z powodu osiągnięć Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej. Zobaczymy, czemu oni będą latać w kosmos bez rakiet Karaliowa, które do tej pory kupowali na 2 miliardy dolarów. Tak. To oni sobie sankcje wprowadzili i zmusili Europę. Te instytucje finansowe i te Wall Street, te wszystkie grupy. I jeszcze jedno na końcu w tej całej grze, bo ta kopalnia w to się wpisuje. Niedawno przeczytałem, że w 2040 roku, tylko nie wiem dlaczego, nagle bardzo zdrożeje ropa i gaz. Proszę państwa, przecież petrojuan co spowodował? Usztywnienie ceny ropy i gazu. Ona już nie spadnie. Arabia Saudyjska na rozgrywkach amerykańskich zapłaciła 200 miliardów z budżetu. Teraz nie może wejść na rynki finansowe, nie wpuszczają ich na giełdę. Będą wydawać na sztuczne miasto za 500 miliardów. I Arabia Saudyjska, strategiczny sojusznik Ameryki, no teraz to już z konieczności, no bo ma 700 miliardów, przepraszam, dolarów długów amerykańskich, nagle z konieczności, oczywiście jedzie do Stanów Zjednoczonych, ale kupuje broń od Rosjan, SS-400, tak jak Turcja. Turcja, sojusznik, drugie państwo NATO, ciekawa rzecz. I się dogadują w sprawie Syrii. I Iran, i Turcja, proszę państwa, zawsze konkurenci, jak nie wrogowie. Mówi to coś państwu, bo mnie dużo mówi. Więc się trzeba spieszyć, wszystko wykupić, co się da, co zdążymy jeszcze. No bo panowie, prawda jest taka, że rządzi 300 lat oligarchia anglosasko-żydowska. Anglosaskich Żydów, nie Żydów jako ludzi, tylko anglosaskich Żydów. Bo oni się już połączyli w okresie Cromwella, jak ktoś się nie zna na historii. Kiedy wyrżnięto 300 tysięcy ludzi. W tym Irlandczyków, w tym katolików głównie, o czym wszyscy zapomnieli. A południowo-indyjska kampania handlowa, to co robiła w Indiach? Nikt tego nie zapomniał, bo te kraje jedna rzecz łączy. One wszystkie nie dowierzają anglosaskim interesom. Czołem Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie i naszym sojusznikom. Czołem! Bardzo dziękuję. Teraz cały czas jesteśmy na żywo. Przychodzę, tak? O zadanie dosłownie dwóch zdań głosu, tak? Ja przychodzę, nie ruch kontroli wyborów w Siedlce. Dzisiaj miałem włączone radio rano, jak się wybierałem tutaj. I o godzinie 7.30 w paśmie informacyjnym poinformowano, że za pół godziny zaczyna się pikieta pod Ministerstwem Energii. Potrwa 2 godziny. Więc mocno się zastanawiałem, co zrobić. Dzwoniliśmy tutaj do Warszawy. Okazało się, że nic się nie zmieniło, że godziny pozostały te same. Pewnie pomyłka jakaś albo coś innego, tego nie wiem. Druga sprawa, dziwna trochę. Nikogo nie udało mi się namówić z Siedlec do przyjazdu tutaj.
Chociaż z Siedlec bardzo często przyjeżdżamy na różne imprezy, mówię na pikiety, na marsze. Przyczyna jest moim zdaniem jedna. Pan Tchórzewski trzyma rękę na prawie wszystkim w Siedlcach. To jest szara eminencja. Dlatego nawet najbardziej bojowi boją się ryzykować po prostu. Tyle, dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Kochani, powoli kończymy w realu24.tv. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 17 moim gościem będzie pan Marek Adamczyk i pan Krzysztof Tytko. Bezpośrednio wrócimy do tematu kopalni Krupiński i ewentualnej sprzedaży. O godzinie 19 pan Krzysztof Karoń. Zaraz kończymy i wracamy do studia. Widzieć naszą Polskę jako naszą? W całości i bez względu na to, czy jesteśmy ze Śląska, czy podobnie jak pani Sołtys, pani Biernacka z Białej Podlaskiej, która zajmuje się z kolei tematem trzody chlewnej, świń, zabijania tych świń, wybijania ich. Powinniśmy po prostu tak działać, żeby te tematy wszystkie, które dotyczą Polski, były nam bliskie i żebyśmy umieli stanąć w takiej sytuacji jak dzisiaj razem, ramię przy ramieniu, pokazać, na czym nam zależy, pokazać nam, że jesteśmy jedną całością i nie da nam, żaden rząd nas nie jest w stanie podzielić i żaden rząd nie jest w stanie wbić klina pomiędzy nas, Polaków, jeżeli chodzi o dobro naszej ojczyzny i naszych dóbr, które posiadamy, bo my musimy się rozwijać według mnie w sposób zrównoważony, zarówno północ, jak i południe, wschód i zachód naszego kraju. I nie możemy dopuścić do antagonizowania nas i napuszczania jednych na drugich, a to jest bardzo popularny problem. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i tutaj zapraszam pana Bogdana Gizdonia, tak? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze trochę o górnictwie. Przekażę państwu, co straciliśmy na cyfrach, a co możemy jeszcze zyskać. Postaram się to szybko zrobić. Jestem jednym z założycieli Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Walczymy o polskie górnictwo oraz o kopalnię Krupiński w imieniu polskiego społeczeństwa. Chcę was zapewnić, że z tej drogi głoszenia prawdy nigdy nie zejdziemy. Szanowni rodacy, spotykamy się tu 5 kwietnia, aby zaprotestować i powiedzieć dość rozkradania polskiego majątku narodowego. Przypomnę, że w myśl artykułu 1 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Artykuł 4 Konstytucji mówi, że władza zwierzchnia Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. To są bardzo ważne rzeczy, które musimy wprowadzić w życie. Władza, którą powołaliśmy do życia, nie spełnia naszych oczekiwań, dlatego właśnie musimy tą władzę sprawować bezpośrednio. Protestujemy dzisiaj, aby nie doszło do wrogiego przejęcia KWK Krupiński przez obcy kapitał, którego pochodzenia do końca nie znamy. Same rozmowy rządu z zagranicznym inwestorem są pogwałceniem polskiej racji stanu. To zdrada polskich interesów. Kopalnia jest warta 2 biliony złotych, a rząd chce ją oddać za kilka srebrników. Zlikwidowano niby nierentowną kopalnię, ale już ubiega się o nią obcy kapitał. Czyżby chcieli utracić setki milionów złotych, za które chcą uruchomić wydobycie w kopalni? Wszystko poszłoby gładko, gdyby nie nasz opór i państwa tutaj zebranych, za co bardzo serdecznie państwu dziękuję. Słowo Solidarność musi obecnie nabrać nowego znaczenia. Teraz my utworzymy nowe związki zawodowe Solidarność Krupiński, jak rząd odda kopalnię społeczeństwu, które będą rzeczywistym reprezentantem polskich górników i polskiego społeczeństwa. Dotychczasowe związki zawodowe przyczyniły się do rozkładu i likwidacji polskiego przemysłu. W samym górnictwie pracę utraciło ponad 370 tysięcy górników. Zlikwidowano ponad 50 kopalń. Wydobycie węgla spadło z ponad 180 milionów ton do 60 milionów ton. Zatrudnienie spadło z 440 tysięcy do około 60 tysięcy obecnie. W tym samym czasie świat zwiększył wydobycie węgla ponad trzykrotnie, z ponad 3 miliardów do ponad 8 miliardów ton węgla rocznie.
To wszystko pod okiem wszystkich związków zawodowych działających w górnictwie, których głównym postulatem była zawsze obrona miejsc pracy i te hasła głoszą po dzień dzisiejszy. Jednym z argumentów, aby wznowić wydobycie na kopalni Krupiński, jest zatrudnienie dla 2000 górników. Ale jak widać, związkowi zawodowemu Solidarność jest obojętne, kto będzie właścicielem kopalni Krupiński. Chcą kopalnię wyprowadzić do obcego kapitału, a na to nie pozwolimy. Polskie górnictwo, złoża węgla są warte ponad 200 bilionów złotych. Po uwłaszczeniu polskiego społeczeństwa na zasobach węgla kamiennego na konto emerytalne każdego Polaka może wpłynąć 1 milion złotych, co tutaj już mówił Krzysztof Tytko, z dywidendy wypracowanej tylko przez sektor wydobywczy węgla kamiennego. Innych zasobów naturalnych, kopalin mamy w Polsce na setki bilionów złotych. Możemy być bogatym społeczeństwem, dorównującym standardem życia najbogatszym krajom świata, z Arabią Saudyjską włącznie, która ma tylko ropę i gaz. Polska ma ogromne złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, tytanu, pierwiastków ziem rzadkich, rudy żelaza i wielu innych. Mamy prawie wszystkie pierwiastki, tak mówi główny geolog kraju, Mariusz Orion Jędrysek z Prawa i Sprawiedliwości. Teraz zwracam się, drodzy Państwo, do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dwukrotnie wręczyłem panu analizę polskiego górnictwa i kopalni Krupiński. Otrzymałem od pana prezydenta zapewnienie, że zapozna się pan prezydent z przekazanym materiałem i przekaże do konsultacji Narodowej Radzie Rozwoju, w której zasiadają autorytety z wszystkich gałęzi polskiego przemysłu, również branży górniczej. Stawiam teraz publicznie pytanie, czy przekazany materiał był nic nie warty, czy na tyle profesjonalny i obnażający decyzję ministrów Ministerstwa Energii, że postanowił pan prezydent w ramach fałszywej Solidarności ukryć nasze materiały przed Narodową Radą Rozwoju i polskim społeczeństwem. Od ponad 3 lat z mizernym skutkiem walczymy o polskie górnictwo. Spotykamy się z parlamentarzystami, ministrami polskiego rządu. Przedstawiamy innowacyjne technologie na parlamentarnym zespole górnictwa i energii i nic z tego nie wynika. Nasze opracowania są wrzucane po prostu do kosza. Po 2 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości nasz model biznesowy dla polskiego górnictwa przekazany najważniejszym osobom w państwie sam się broni. W dalszym ciągu polskie górnictwo jest źle zarządzane. Wszyscy o tym wiedzą, ale nikt z tymi patologiami nic nie robi. Dlatego powstała nasza oddolna inicjatywa, która złamie fałszywą solidarność układu władzy. Nie pozwolimy już dłużej na okradanie polskiego społeczeństwa. Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby podjąć walkę o polskie złoża zasobów naturalnych. Ostrzegamy, że każde przejęcie polskiego majątku niezgodnego z polską racją stanu w sposób nieuprawniony będzie odebrane i przykładnie ukarane w myśl artykułu 1 i 4 Konstytucji. Społeczeństwo polskie powinno przejąć z dniem jutrzejszym kontrolę nad KWK Krupiński. Nie wyrażamy zgody na prywatyzację kopalni i przejęcie jej przez obcy kapitał. Kopalnia została doprowadzona do upadku przez celowe działania zarządu spółki JSW, rządu PO i PSL oraz za przyzwolenie ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Zostały naruszone wszelkie zasady prowadzenia dobrego biznesu i zarabiania pieniędzy. Walczymy o ponad 10 miliardów zysku z jednego pokładu 405 węgla koksowego. Ludzie odpowiedzialni za ten stan rzeczy muszą się wytłumaczyć przed społeczeństwem. Powstaje społeczna komisja do spraw rozliczenia kolejnych rządów od 1989 roku, które pozwoliły wyprowadzić z sektora górnictwa setki miliardów złotych. Mówimy dość hipokryzji, dość brudnych interesów, dość grabieży polskiego majątku narodowego. Od 1989 roku w polskim górnictwie wyprowadzono setki miliardów złotych. Musi się odbyć debata w telewizji publicznej w najbliższym czasie, w najlepszym czasie oglądalności, na której spotkają się ludzie odpowiedzialni za polskie górnictwo z niezależnymi ekspertami od spraw górnictwa i energetyki. Mamy poparcie wielu autorytetów z branży górnictwa oraz polskiego społeczeństwa. Prawda jest po naszej stronie, dlatego zwyciężymy
w tej walce o polskie surowce naturalne, na których musi być uwłaszczone polskie społeczeństwo. Tak nam dopomóż Bóg. Bardzo dziękujemy. Bogdan. Bardzo dziękuję. Teraz poproszę pana Artura Kowalskiego. Jest pan Artur Kowalski, tak? O, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, ja jestem byłym żołnierzem zawodowym. Z tej pozycji zwracam się do wszystkich służb mundurowych, ale także ludzi, którzy nie są w mundurze cywili. Zwracam się do nauczycieli, aby uczciwie uczyli dzieci nasze. Zwracam się do służb medycznych, aby nie patrzyli się na to, że jakoś tam będzie następny pacjent, bo i tak przecież służba zdrowia ma i tak tyle petentów, że się nie boi, że padnie. Proszę państwa, zacznijmy wszyscy pracować uczciwie. Zwracam się jeszcze raz do służb mundurowych. Ja, jako były żołnierz zawodowy, miałem swoje zdanie, co później pokazała niby historia, po 81 roku. W 81 roku zostałem zwolniony ze służby wojskowej. Miałem alternatywę. Dowódca mi mówi, albo przestaniesz pyskować i za 15 lat będziesz na emeryturze dostawał sowite wynagrodzenie, albo się pożegnasz. Co ja zrobiłem? Pożegnałem się z nimi. Na dzień dzisiejszy, niestety przykro, nie mam pracy, mam ją od czasu do czasu. Były okresy, że w ogóle nawet usilnie starałem się nawet iść na zmywak. Nie w Anglii, tylko w Polsce. Też nikt nie chciał mnie przyjąć. Bo mówię, proszę pana, tu my mężczyzn nie potrzebujemy. Proszę państwa, nie bójmy się, że nas będą wyrzucać z pracy, z urzędów, ze służb mundurowych, obojętne. Strażacy, milicjanci, żołnierze, służby prewencji. Jeżeli przestaniecie się bać, będziecie awansować. Dzięki temu, że wy się boicie, bo czekacie na to, że was będą awansować, będziecie musieli robić...